Partnerem odcinka jest. Jeżeli wóz bojowy do OSP, do ochotniczej straży pożarnej, za którego płaci gmina, kosztuje pół miliona złotych, a ten sam wóz w gorszym wyposażeniu przychodzi do PSP i on jest dwa albo trzykrotnie droższy, no to gdzie te pieniądze uciekają? W Straży Pożarnej są szkolenia z szacowania wartości życia. Chodzi mi o przykładową sytuację, w której strażak musi podjąć wybór o kolejności ratowania osób, wiedząc, że nie może uratować ich wszystkich. Z jednej strony kocham Straż Pożarną, a z drugiej strony jej nienawidzę i nienawidzę tej instytucji, która jak gdyby ludzi, którzy coś robią na pokaz, oni ich awansują, oni im dają nagrody roczne. Dostaje sprzęt, który niekoniecznie działa, który niekoniecznie służy. Każdy ze strażaków wie, że 90% sprzętu nigdy nie użyjemy. On jest na stanie, bo takie są przepisy. O tym się też głośno nie mówi, ale jest grupa strażaków, którzy na emeryturze albo się zachlewają na śmierć, albo popełniają samobójstwo, bo sobie nie radzą. W ogóle my dzwonimy, że musimy się rozstawić drabinom, że coś, a to jest chłopie afera, tak? Bo on, bo on gotuje, albo nie wiem, pranie <grym> robi, tak? I on ma zejść na dół. Strażakom samochód przestawić. No, o co chodzi, nie? <grym> No! Studio Skrajna 5 na pięku z drwalem zawitał strażak z 15-letnim doświadczeniem. albo stażem w pracy. A nie, jeszcze raz. Można? Studio, w studio Skrajna 5 na pięku z drwalem Witamy Wojciecha Kluka, który był w Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej 15 lat. Ze specjalnością wypadki samochodowe, oddział chemiczny. Dobrze powiedziałem? Dobrze, jednostka ratowniczo-gaśnicza, specjalist, specjalistyczna jednostka chemiczna. Dziękujemy za przybycie. Tradycyjnie naszym gościom, którzy, którzy służą, zawsze wręczamy taki podarunek w podzięce. Proszę bardzo. <laughs> Dziękuję. I co? Wojtek, od zawsze wiedziałeś, że będziesz strażakiem? Od małego... Jakby, no, w zasadzie chyba każdy ma chłopak, będąc małym y, dzieciakiem, albo strażak, albo żołnierz, albo policjant, jak było w Twoim przypadku. Zupełnie inne były plany, chciałem być kolarzem, miałem wypadek yy, i no nie mogłem kontynuować kariery sportowej. Z perspektywy czasu wiem, że to był dobry ruch, bo nie miałem do tego ani zdrowia, ani talentu, miałem tylko chęci. I poszedłem do straży, nie wiedząc nic o niej. Pamiętam unitarkę i wtedy młodszy aspirant Ziępa zapytał mnie się, co wiem o straży, a ja powiedziałem, że ma czerwony samochód, numer 998 i że ma psikawkę. No i za tą psikawkę już mi kazał na łapy 50 w straży nie ma psikawek, tylko są prądownice. Także zupełnie prądownice, czyli to jest to urządzenie, które podaje wodę, które strażak nie trzyma w ręku. Pompa, tak? pompa jest albo w samochodzie, albo jest pompa na zewnątrz. Ciekawe. No jak było w ogóle z dostaniem się do tej straży? Bo, nie wiem, no, 15 lat temu podejrzewam, że jakieś tam chody trzeba było mieć. Tak, Czy trzeba nie? było mieć jakieś chody. Wszyscy musieli mieć jakieś chody, żeby się dostać. Natomiast no, chodziłem na kursy z chemii i z fizyki. No i sprawnościówka, ale akurat z tym nie miałem problemu. A no, na czym polegały te kursy z chemii, fizyki? Trzeba to być... były normalnie szkolenia przygotowawcze z chemii do egzaminów. I to akurat no, każdy musiał przejść, tak, no, żeby mieć to pojęcie ogólnie, ogólne, można tak powiedzieć. Jak już tam dostałeś się do środka tej straży, y, są, jest coś takiego jak jakaś fala, jakaś ceremonia, chrzest bojowy... Jak w ogóle jesteś postrzegany, jako taki młody, początkujący strażak? Przez to pewne rzeczy, chłopaku. które wtedy tam były, były dla mnie jakąś abstrakcją. Trafiłem z normalnego świata do świata służb, yy, więc nie ma to nic wspólnego z życiem normalnym. Unitarka, dwa miesiące jesteś skoszarowany, oderwany od rzeczywistości. Fali niby nie ma, ale ona jest. Yy, niby kadry nie pozwalają na falę, ale fala jest, była i, i będzie. Do dzisiaj jest fala? Myślę, że tak, chociaż z roku na rok się mówiło, że nasi starzy, czyli rocznik przed nami, miał gorzej, a nasi dziadkowie mieli jeszcze gorzej, my to już mieliśmy luz, a później jak my byliśmy tymi starymi, no to znowu się mówiło, że ci młodzi mają luz i tak dalej. I że teraz niby nie ma tej fali, nie ma unitarki, że to nie jest to, co było kiedyś. Natomiast jest było, jest i była, yy, i teraz więc z perspektywy czasu, że poniekąd ona jest potrzebna. Na czym polega ta fala? To jest tak w wojsku? Jakieś głupie głupoty typu szorowanie kibla do zębów albo coś takiego? Tak, albo posprzątane pomieszczenia się wysypuje na nowo proszkiem, zalewa wodą i się wtedy sprząta i, i musisz to posprzątać po prostu, tak? A czy... jaki jest cel dojeżdżenia tych młodych ludzi? Y... Jakieś takie... Nie wiem, test psychologiczny, ile jest w stanie znieść, znieść, zanim się postawi albo się zbuntuje i coś zrobi. No znaczy to nie jest zdarzyło te... się, że byli jacyś tacy goście, no, no po, może być harpagani, którzy po prostu doszli już do jakiejś ściany z tymi zabawami w fale i po prostu nie wiem, czy tam doszło do jakichś rękoczynów czy innych rzeczy. Wiesz co rękoczynów nie było. Były różne inne takie zdarzenia, mniej przyjemne. Natomiast po co ona jest? Ja nie wiem po co ona jest do końca, natomiast wiem z perspektywy czasu, że w niektórych przypadkach ona pomagała, bo później trafia taki gościu do, do Straży Zawodowej, jest przy jakimś konkretnym zdarzeniu i on się faktycznie mniej lub bardziej boi. To jest złe słowo, bo każdy strażak się powinien bać, tylko mniej pewne rzeczy analizuje. Hmm. Uczysz się szacunku do przełożonych, że rozkaz to jest rozkaz i nie ma co z nim polemizować. No, i sam test wytrzymałości fizycznej, sam test niespania po nocach, budzenia po nocach, to też jak gdyby jak dla młodego człowieka jest czymś takim zupełnie nowym. No, po co cię ktoś budzi o drugiej, o czwartej, później jeszcze o piątej, a później jeszcze o szóstej przed samą zaprawą, no po to, że później są te dni wyjazdowe i ty też nie wiesz kiedy pojedziesz i o której godzinie, żebyś był po prostu czujny i zwarty. Więc część fali, fali, bo to tak ogólnie nazywamy. Część tego systemu szkoleniowego, do któregoś wchodzi fala, jest potrzebna, a część jest po prostu takim zwykłym pastwieniem się nad ludźmi. No właśnie, a powiedz mi, z tego pastwienia na przykład były jakieś takie. że ktoś po prostu tak, tak jak na selekcji do jednostek specjalnych, nie? że tam, nie wiem, ktoś po prostu się podał i zrezygnował. No u mnie na roku około 20 nie ukończyło unitarki. Czyli nie pomogły chody mamy i taty? Nie, nie. A różni byli, także. Czyli to jest jakaś selekcja, mimo jest jakaś tego, selek... że, masz, że Jest jakaś selekcja. Nie chciałbym, żeby ktoś, kto słucha nas, zrozumiał, że ja jestem za falą. Natomiast w pewnym stopniu ona jest potrzebna, żeby mimo wszystko te najsłabsze jednostki wyeliminować. Ale też jest dużo rzeczy, które są po prostu takie, no, człowiek powinien drugiego człowieka szanować, niezależnie od tego, jakie ma stanowisko. Jest takie amerykańskie powiedzenie, że w Stanach generał jest ostatni. Żeby najpierw ci żołnierze się Najedli, którzy idą na pierwszą linię frontu. Yy, w Straży Pożarnej nie do końca to tak funkcjonuje, zwłaszcza w Polsce. Natomiast ci strażacy, zwłaszcza ci młodzi, takim jak ja byłem, yy, uczyliśmy się tego, tej takiej pokory do, do, do starszych przeło, przełożonych, tak? do starszych stopniem, do starszych stanowiskiem. No ale oni się zachowali jak ten <laughs> przysłowiowy amerykański generał, że dawali Wam najpierw wieść? Mało który. Jadło czy się sam... szybko, w pośpiechu i jak ktoś coś wyniósł ze stołówki, to musiał zrobić parę pompek, aż zwymiotował. Y... Ale to już było co? To już... No to już jest taka ta fala nie do końca mądra. Zasadna. Powiedz, jak już ta fala, przechodzicie do falę i tak dalej, mimo tego całej tej unitarki i tych testów różnych, zdarzały się przypadki, że ktoś przyjeżdżał na wypadek, bo ty byłeś wypadki drogowe, tak? Znaczy ogólnie trafiłem do jednostki ratowniczo-gaśniczej, więc jeździło do różnych zdarzeń. Od przysłowiowego kota, od przysłowiowych gałęzi po, nie wiem, powodzie. Yy, yy. Znaczy ja mam pytanie takie, czy mimo tego, wiesz, tego całego procesu, tej unitarki, zdarzało się, że później już na wypadku, zwłaszcza jak były jakieś zwłoki... Goście po prostu wymieniali. Tak. I też rezygnowali. Nie tak. potrafili tego udźwignąć. Tak, i to jest najgorsze, że ten proces selekcji w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce jest na tyle yy, słaby, że pracujesz z kimś pół roku, rok, ktoś rezygnuje z pracy albo wiesz, że on już jest tylko do rozstawiania pachołków, bądź nie pomoże przy zdarzeniu i ty nie jesteś człowieka w stanie zmusić, żeby podchodził do pewnych miejsc, działał, bo on po prostu ma wewnętrzną blokadę. No i co się z takim gościem później dzieje? To zależy od dowódcy, od szefa zmiany. Można tymi ludźmi kierować, yy, i oni są potrzebni do czegoś innego. Natomiast yy, no, wsiadając na wóz bojowy, wiesz, kogo masz na wozie i wiesz, na kim możesz polegać. Po jakimś czasie oczywiście, tak? Na początku nie wiesz, tak? Na początku się wydaje, jedzie Straż Pożarna, wszyscy są dzielni, wszyscy wszystko wiedzą. Natomiast tak nie jest. No, a te całe, wszystkie tam szkolenia. Tych testów na odwagę, nie wiem, testów wysokościowych i tak dalej, to też nie, nie weryfikuje tam. Szkolenia moim zdaniem ogólnie są po to, żeby papier przyjął wszystko. Ci, co wymyślają ustawy, to nie wiem, czy oni czasami byli przy jakichkolwiek zdarzeniach. Więc to, co jest w ustawach, to, co jest w naszym regulaminie, tym to, co my powinniśmy robić, to zupełnie odbiega od, od realiów. O tym się nie mówi głośno, bo jest to niewygodne. Czyli nie ma jak gdyby z praktyki do góry, tylko od teorii trochę... Tomek, prosta rzecz logiczna. Zajeżdżasz no. na przykład do wypadku i według przepisów, jak ja się uczyłem, to dowódca powinien zrobić mimo, że tam są uwięzione jakieś osoby w samochodzie, czy jest jakaś no. groźna sytuacja, to, typu, to dowódca zastępu, czyli wozu bojowego powinien zrobić zbiórkę przed tym wozem bojowym i każdemu wydzielić yy, zadania. Jest to fizycznie niemożliwe, bo wiemy, że sprawna jednostka działa tak i sprawny zastęp, czy sprawna sekcja, czy sprawny pluton działa tak, że każdy wie, co powinien robić, i my, już wyskakując z tego samochodu, powinniśmy robić pewne rzeczy. Natomiast przepisy były tak skonstruowane, jak ja się uczyłem, że ja jako dowódca powinienem robić najpierw zebranie przed wozem bojowym, mimo że tutaj dochodzi do sytuacji skrajnych. Czyli tam jest wypadek, leżą ludzie, tak, wykańczają a, ty, a, ty się, a, ty a ty powinieneś ludzi. Wbiórkę. Tak, tak. I, i tak się uczymy na szkole, nie? Tak jest do dzisiaj? Niby nie, ale, ale, ale tak się uczą. Ile razy zrobiłeś taki numer w swoim życiu? Mm, przy realu? No. Nigdy. No to jak to później kwitujecie jakoś? Musisz to. Znaczy to kwito... z tego wszystkiego? że Tak zrobiłem zbiórkę, zrobiłem odprawę, uratowaliśmy dwie osoby. Analiza akcji ratowniczej takie szczegółowo, odbywałem się dopiero, jak coś poszło nie pomyśli. Mhm. A tak to. Jeżeli było wszystko ok, to nikt do tego nie nie przywiązuje uwagi. A jest w Straży Pożarnej coś takiego jak w Policji w Wydział Wewnętrzny, który tam Policję też kontroluje? Tak, jest wobec... Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy. Są przeprowadzane wewnętrzne kontrole, ale te wewnętrzne kontrole też się opierają od, na teorii. Czyli... Więc te kontrole na sucho, które robimy, które są na jednostkach, one nie mają nic wspólnego albo w, w większości przypadków z, z realiami. A oni się zajmują tylko wypadkami, czy na przykład wspomniałeś tam w rozmowie. Znaczy to nie jest tak, bo też jednostka ratowniczo-gaśnicza zajmuje się tak naprawdę wszystkim. Natomiast to jest uzależnione od tego, gdzie ta jednostka jest. Jeżeli ona jest przy trasie krajowej, przy autostradzie, no to wiadomo, że ona ma większych zdarzeń drogowych. Są jednostki specjalistyczne z, z ratownictwa drogowego. Są jednostki specjalistyczne, wysokościowe, chemiczne, w której ja, że tak powiem, kończyłem karierę natomiast no strażak powinien według przepisów według prawa i według tego czego się uczysz ty powinieneś umieć wszystko powinieneś być ratownikiem medycznym powinieneś świetnie, świetnie mieć rozpoznawanie zagrożeń jeżeli chodzi o chemię o pożary natomiast nie da się być od wszystkiego ja zawsze z tym walczyłem głośno o tym mówiłem, byłem przez to lubiany lub lubiany. natomiast mam dużo kolegów ze straży i wiem jak jest naprawdę Pa, pańs, państwo by chciało, żeby ta straż pożarna zajmowała się wszystkim. Państwowa straż pożarna jest wysyłana tam, gdzie, gdzie się nie da wysłać nikogo, gdzie jest problem, chociażby teraz taki problem, który jest bardzo dużym problemem, czyli składowiska różnej rodzaju chemii, odpadów. No to co, najtaniej jest wysłać straż, bo ona i tak jest na służbie. Straż to albo wywiezie... Albo to będzie próbowała w jakikolwiek inny sposób zneutralizować, chociaż nie, nie zawsze jest to możliwe. Nie jest to kosztem dla gminy, dla państwa jak gdyby. Natomiast tym powinny się zajmować zupełnie inne instytucje. Tak. Przychodzi powódź, no to kto jedzie pierwszy? Pierwsze jadą jednostki OSP, czyli Ochotnicze Jednostki, później dojeżdża Państwowa Straż Pożarna, a później, jak już jest większe zdarzenie, to dojeżdża wojsko. No a gdzie w tym wszystkim na przykład jest WOPR? Wodne ochotnicze, pogotowie tak. ratunkowe, mhm. no to tak jak nazwa, to jest wodne pogotowie ochotnicze. Pogotowie, tak? No, ale to tak jak z OSP też jeździ do pożarów, bo to też to yy, Tak, no ale no wobr działa tak naprawdę na akwenach, tak? Na akwenach strzeżonych. Yy, więc. Nie, ale ja mówię wiesz w kontekście, że też na przykład nie, nie warto by było też powołać jakiś taki trzon, który by się też przy powodziach zajmował. No nie? Bo... Ja byłem w ogóle zwolennikiem utworzenia jednostek specjalistycznych. Tylko i wyłącznie. Dlatego, że zakres pożar to jest tysiące pożarów, tysiące różnych. Chyba sytuacji. pożar, jest, nie wiem, chyba wszyscy umieją zgasić pożar, czy nie? nie? Nie. Nawet taki las i tak dalej? Czy trzeba, trzeba mieć specjalistyczną wiedzę na to? Trzeba. I mieć. Umiejętności? No trzeba, no bo możesz lać wodę tydzień. Jak masz torfowiska, są różnego innego rodzaju rozwiązania, żeby ten pożar, że tak powiem, zamknąć na pewnej przestrzeni. Możesz gasić mieszkanie przez, my to żeśmy nazywali, przez zatopienie. Przy okazji zatapiasz sąsiadów, a możesz ugasić pożar przez prąd rozproszony, wchodząc i y, odcinając dopływ tlenu w miejscu, gdzie ten pożar się rozpoczął, tak. Y, są pożary chemii, są pożary składowisk różnych, są pożary mieszkań, i tego to jest naprawdę, sam pożar to jest, to można by kilka książek o tym napisać. Zresztą jest dużo książek. A strażak ma być od wszystkiego i to jest największą bolączką, myślę, Państwa i Straży Pożarnej. No ale są jakieś, nie wiem, nawet za Twojej kadencji były jakieś takie próby, jakiejś modernizacji? Nie, w Straży się tylko mówi dużo. Czyli wszystko jest po Tak, staremu. zresztą, jak mówisz za dużo, to co ja nawet teraz mówię, to już jesteś źle postrzegany przez wyższych przełożonych, no bo oni mają nad sobą przełożonych i tak dalej, i tak dalej. A ja w Straży, jak jest dobrze, to jest dobrze i. Trzeba robić swoje. Wróćmy do tej kontroli, nie? Bo jest ta kontrola, która tam kontroluje yy, yy, te działanie podczas wypadków, nie? No, Znaczy podczas wypadków nie masz kontroli. Znaczy nie, ja mówię, że później analizują, czy ty tam zrobiłeś tą zbiórkę, powiedzmy ten, nie? ale hmm. czy oni też na przykład kontrolują na przykład te wszystkie kwestie związane z zakupami, nie? Bo mówiłeś przedtem, że kupiłeś sobie jakieś sam <laughs> na własny użytek rękawiczki za 300. A jak kupowała straż oficjalnie, to kosztowały tam 1100, tak? No to myślę, że znaczy, dotyczy to dotyczy wszystkich służb mundurowych w Polsce, czyli no właśnie, przetargi, no i, czyli że. No i teraz ta... się ta służba. Tomek, bewnictwa... Ta szklanka wody kosztuje złotówkę. Ale jeżeli ta szklanka wody oficjalnie by miała iść do państwowej straży pożarnej, to by pewnie kosztowała 5 zł. Skąd się to tak bierze, twoim zdaniem? <noise> Szczerze? No to, z pełnej no to... biurokracji, z tego, że ktoś gdzieś te pieniądze wyciąga, tak? Jeżeli wóz bojowy do OSP, do ochotniczej Straży Pożarnej, za którego płaci gmina, kosztuje pół miliona złotych, a ten sam wóz w gorszym wyposażeniu przychodzi do PSP i on jest dwa albo trzykrotnie droższy, no to gdzie te pieniądze uciekają? One nie uciekają do dowódcy jednostki, do komendanta miejskiego czy nawet wojewódzkiego. My tego nie wiemy, albo się domyślamy i nie chcemy o tym mówić. Pierwsza akcja, która została Ci w, w pamięci. Pierwsza akcja taka, którą pamiętam, to była jeszcze na szkole, to mieliśmy pomo pomoc, to się nazywa pomoc pogotowiu ratunkowemu przy dostaniu się do poszkodowanego. Był to mężczyzna, który no, był w stanie ciężkim, my, my musieliśmy udrożnić drogę, natomiast zakończyło się tym, że za nie, jak my przyjechaliśmy, nie było pogotowia, no i sami musieliśmy próbować ratować tego pana. Sukces? nie Był? Nie. Nie uratowaliście i to był pierwszy pierwsza, no pierwsza ofiara w sumie w twojej początkowej karierze, tak? Pierwszą miałem jeszcze wcześniej, ale tą taką po prostu pamiętam, tą akcję. Także przyjechaliśmy na Pewniaka, miało być pogotowie na miejscu zdarzenia. My mieliśmy udrożnić drogę dostępu, bo to było na ogródkach działkowych. Natomiast tego pogotowia nie było, nie było lekarza. Próbowaliśmy zrobić to, co... Ile miałeś wtedy lat? 20? pierwszy raz widziałeś zwłoki nie nie zwłoki ja, jak to później jest macie jakąś rozmowę z psychologiem jest jakaś pomoc czy to też znowu jest tylko papier papier że była rozmowa nie ma żadnej pomocy albo się ktoś do tego nadaje albo się nie nadaje w dawnych czasach jeszcze się przyjeżdżało na jednostkę i dowódca lał szklankę wódki żeby ktoś zapomniał o tym co widział w tej chwili nie ma alkoholu w straży pożarnej to mogę powiedzieć od wielu lat. Natomiast nie ma takiej pomocy, nawet jak są masowe jakieś takie zdarzenia, to ta pomoc jest fikcyjna. Przyjeżdża czasami jakaś pani psycholog z Komendy Wojewódzkiej, ona rozmawia z nami, tylko że ta pani psycholog nigdy nie była przy takim zdarzeniu. Nie bardzo wie, o czym mówi. Tak, największą pomocą to są rozmowy z takimi mądrymi gośćmi, którzy już mają parę lat służby, czy paręnaście, czy kilkadziesiąt, bo też są tacy. I oni to w różny sposób próbują po prostu. Dużo wiesz, widzieli, dużo wiedzą. Tak, dużo widzieli, dużo wiedzą. Wiesz, rozmowa pomaga, tak? W ogóle zmiana tematu. No i niektórzy się do tego nadają, niektórzy się nie nadają do tego. Tego tego się nie da nauczyć. Tak? Tutaj wspominaliśmy na początku unitarkę. Ale jest to jakiś proces, gdzie możesz pewną selekcję wprowadzić. Tak, że ktoś się nadaje, ktoś się nie nadaje. Były takie pamiętam, w którymś roku próby, że na unitarce zawozili chłopaków na sekcję zwłok do szpitali. No. I tam też od razu była selekcja naturalna, bo jeden zobaczył zwłoki i dziękował za służbę, a inny to, że tak powiem, przyjmował no, z pokorą. I... No, ale uważasz, że takie metody szkolenia powinny obowiązywać? Nawet taka wizy wizyta właśnie no. na sekcji zwłok? Im bardziej brutalna, bez fali ta pierwsza faza szkoleniowa, tym strażak jest bardziej przygotowany do tego, co będzie widział. Bo to, co strażacy widzą, to nie tylko strażacy, bo inne służby też, yy, żadna szkoła, myślę, że nie uczy do tego. Czyli, twoim zdaniem, powinno być takie szkolenie po prostu no, takie no, życiowe, nie? Tak, życiowe. Tak jak, no, niektóre z... <laughs> powinno z... być tak, że osoby, które wymyślają yy, system szkoleniowy, powinny to przejść sami. A nie zawsze tak jest. Ja na przykład głośno mówię i to powtarzam, i tutaj też mam grono zwolenników i grono przeciwników, że jest trzech komendantów w komendzie, czy w województwie, czy w komendzie głównej. Jeden powinien być strażakiem zawodowym, który przeszedł wszystkie szczeble. Drugi, w ogóle nie powinien mieć nic wspólnego ze Strażą Pożarną, powinien być świetnym prawnikiem. A trzeci, powinien być świetnym marketingowcem i osobą, która zarządza tym kapitałem komendy, jednostki, komendy miejskiej, komendy wojewódzkiej. A jeżeli ludzie są po szkołach głównych, czasami mają coś do czynienia z podziałem, czasami coś mają do czynienia z biznesem, i czasami coś do czynienia z prawem czy z psychologią. No to jest wszystko taki zlepek nie do końca osób, które się powinny zajmować pewną specjalistyczną działką. Miałeś jakieś zatargi właśnie z jakimiś takimi dziwnymi szefami? Miałem. Dużo miałem zatargów, bo od początku powiedziałem, że ja nie będę malował krawężników, obcinał trawy u komendanta. U komendanta to złe słowo, pod biurem komendanta. są takie misje? No, jest dużo takich różnych dziwnych misji. To też oczywiście już jest w tej chwili skrócone do minimum. Można powiedzieć, że tego nie ma. Bo w tych czasach, kiedy każdy ma telefon komórkowy i nagrywa, no to się to na pewno ukróciło. Natomiast ja walczyłem z tym, bo uważam, że zawód strażaka to jest bardzo dumny zawód i byłem od czegoś. Na początku, jak byłem młody, no, to kazali mi robić wszystko i to robiłem wszystko, ale później. Nabierałem większego doświadczenia przy zdarzeniach i byłem pewny tego, co robiłem przy zdarzeniach, a co inni nie robili. To ja powiedziałem: Słuchajcie, ja nie będę robił notatek. Ja nie będę malował, bo ja nie jestem malarzem. I buntowałem się z tym, walczyłem z tym, miałem przez to przekichane. Natomiast... A na czym polegało to przekichanie? Nie dostawałeś awansów, nie dostawałeś premii? To też nie na pewno. Urlopów. Miałem cięty język poza tym, tak? Nie do końca tutaj, zwłaszcza do młodych strażaków, jakbym do... chciał dotrzeć, to... to nie było dobre, tak? No nie można pyskować. A ja pyskowałem. Y... Ja dopiero po pewnym okresie sobie wyrobiłem, że dowódcy wiedzieli, czy, czy moi szefowie, że jak jest jakaś konkretna akcja, to ja będę. I miałem luz. Już mnie do pewnych zadań nie odsyłali. No, a w straży niestety jest tak, że jak zrobisz fajne prezentacje, jak fajnie pomalujesz jakąś salę, jak nie wiem coś ładnie wysprzątasz na pokaz, no to za to masz dodatek służbowy, za to masz nagrodę roczną i tak dalej. A ci faktycznie strażacy, którzy działają, wtedy do czego są stworzeni, no do tego nie widać, tak? No i ja się z tym przeciwskazałem i do tej pory z jednej strony kocham straż pożarną, a z drugiej strony jej nienawidzę i nienawidzę tej instytucji, która jak gdyby Ludzi, którzy coś robią na pokaz, tak. oni ich awansują, oni im dają nagrody roczne, a to powinien decydować, czy to dowódca sekcji, czy zastępu, czy dowódca zmiany, czy, czy dowódca jednostki. Ci, którzy widzą, kto jak pracuje, tak? Zaczyny. Tak. Rzeczywiste. no. Oczywiste. A to, to jest zupełnie celowe. niedoceniane. No. A zdarzały się jakieś też zwarcia nie wiem, z innymi zawodami przy pracy, jak policja, prokurator, lekarz. Bardzo często. Bardzo często, bo w każdym zawodzie ja nie będę wybielał ani straży, ani policji, ani, ani lekarzy, ale wiemy doskonale, jak idziesz do lekarza jednego i ci chce pomóc, to ci pomoże. A drugi zrobi to, co ma zrobić, da ci receptę, skierowanie i ci odsyła. I tak samo jest przy zdarzeniach, tym bardziej, gdzie tam działa mocna adrenalina, mocne obciążenie psychiczne i niektórzy się po prostu nie nadają do, te, do, do, do tych działań. Mówiłeś coś o stwierdzaniu zgonów. No, to jest temat bardzo trudny, ale no byli prokuratorzy, którzy no nie powinni być prokuratorami albo osobami, które przyjeżdżały na miejsce zdarzenia, i ono orzekały, co się tam wydarzyło, no bo one się do tego nie nadawały, tak? Ale mimo to orzekali. Chyba tak dalej jest. Byłeś jakimś świadkiem też takich właśnie innych absurdalnych rzeczy, typu właśnie, a to zakup sprzętu czy tam. Wszystkich takich no, rzeczy nieakceptowalnych i, i w ogóle. Wiesz, ja w zakupach nie byłem, ja pracowałem na podziale bojowym. Trudno Ale tutaj wiesz, teraz co, wiesz, żeby... Chodzi mi o Ale... to, czy, czy jest <laughs> jakiś taki słyszalny głos od takich ludzi właśnie z tych okopów, z tego, wiesz, tego frontu, że nie. No nie wiem, no róbcie, zróbcie tak, jak ma, bo nam to przysłuży. Nie? Kupcie nam taki wóz żeby nam pasował, żeby działał, a nie takie, żebyśmy musieli z walczyć. Tak jak z tymi butami, że ktoś tam dla wojska Ale my, no my, nie ma, my nie, Zwykły strażak nie ma w ogóle wpływu na przetargi, tak? Ani dowódca jednostki, ani dowódca, ani komendant miejski. To się dzieje wyżej. Może nawet poza sferą komendantów głównych, albo nawet bym powiedział, że na pewno. Dostaje sprzęt, który niekoniecznie działa, który niekoniecznie służy. Samochód bojowy ratownictwa gaśniczego, czyli tak zwana jedynka na podziale bojowym, czy dwójka, czy trójka, zależy ile tam jest tych. Jak, jak duża jedno, jest jednostka, każdy ze strażaków wie, że 90% sprzętu nigdy nie użyjemy. On jest na stanie, bo takie są przepisy. 90%? No, 80 na 100%. To są to jest... sprzęty, które tylko używasz na szkolenia i je tylko używasz w teorii. A to jest kupę pieniędzy razy ilość jednostek, które w ogóle nie są wykorzystywane. Ktoś teraz może mi zarzucić, ale może zdarzyć się sytuacja, że. No to faktycznie się to przyda. To co wtedy? Tak? A jak się jak zdarzy się ta sytuacja, że a ty akurat tej piły czy czegoś tam nie będziesz miał? No nie mówimy o pile, tak? Nie mówimy o, o podstawowym sprzęcie, tak? Ratownictwo gaśniczym, ale... Ale jakie to są sprzęty na przykład takie, które w 80% są nieużywane? Przeróżny sprzęt. To są sprzęty chociażby do otwierania drzwi, które nie mają nic wspólnego z otwieraniem drzwi. To są różne nożyce... Do otwierania samochodów, które nigdy. No to jak wygląda sprzęt do otwierania drzwi, którymi nie możesz otworzyć drzwi? No Most. wygląda tak, że w teorii, jak go masz wnieść na dziesiąte piętro, a tam ktoś chce skoczyć z tego dziesiątego piętra, no to musisz mieć coś lekkiego i wejść szybko, sprawnie, otworzyć te drzwi inną metodą. tak? No, metoda naj, najprostsza i też nieuznawana według teorii to jest zbuta. Bo według przepisów powinieneś mieć rozpieracz hydrauliczny, tak, być. Jedna osoba otwiera, jedna pompuje tym rozpieraczem, trzecia zabezpiecza, bo my nie wiemy, czy za drzwiami <noise> u tego pacjenta, do którego otwieramy, niejaki, nie stoi jakiś rozświeczony pies. Tyś, tysiące jest takich zdarzeń, które no nie mają nic wspólnego z teorią. Stary. Przy wypadkach, jeżeli ty masz wycinać, widzisz gościa, <noise> czy widzisz rodzinę, która jest tam faktycznie poszkodowana, jest zakleszczona. Jeżeli ty masz najpierw rozstawić pachołki, później zabezpieczyć wszystkie cztery koła, żeby samochód się nie przesuwał, później zabezpieczyć, sprawdzić, czy samochód ma poduszki powietrzne, czy nie ma poduszek powietrznych, odciąć jeszcze wcześniej akumulatory, żeby nie było napięcia w samochodzie, odciągnąć drążek kierowniczy i zajmować się wycinaniem, to umówmy się, że i każdy, kto był przy zdarzeniu tego typu, on wie, że to nie ma nic wspólnego z historią bo w teorii ty musisz działać szybko i sprawnie i tą osobę poszkodowaną jak najszybciej wydostać z tego samochodu. Czyli jest na odwrót wszystko trochę. Tak. tak, jak w tak. A teoria jest po to, żeby w razie w jakiemukolwiek ratownikowi, komukolwiek z osób postronnych się nic nie stało. A powiedz mi, ty masz jakąś wiedzę na przykład jak to jest, nie wiem, weźmy Stany, Ameryka, jak to się dzieje w Ameryce? Szczerze to nie wiem. Szczerze, Szczerze nie w innych, wiem, innych nie służbach miałeś jakąś taką okazję wymieniać się doświadczeniami z innymi służbami? Jest to, byłem w jednostkach w Niemczech, na pewno i w Anglii. Tam to działa w zupełnie inny sposób, ale znając te kraje i tak jak one się rozwijają, no to działa to troszkę na pewno inaczej. Wiesz, u nas nawet w straży takie głupie zdarzenie, jest neutralizacja na trasie, na autostradzie. Strażak według polskich przepisów musi być ubrany w pełny, w pełny strój. Czyli mówimy o ubraniu koszarowym i na to jest nomex, czyli spodnie, kurtka, rękawice, hełm. I stoisz na takiej trasie DK1, neutralizujesz plamę, jest plus 30 stopni. Ten strażak się męczy, on za chwilę musi pojechać gdzie indziej. Albo być może pojedzie do ważnego zdarzenia. Ale taki jest przepis, tak ma być. Przejechał ktoś, zgłosił, że któryś strażak był przez chwilę w czapce, albo był, nie wiem, rozpięty. On dostaje karę, on nie dostaje nagrody. To jest chore w tym systemie. Ja nie mówię o tym, żeby w ubraniu do pożaru, czy tam faktycznie, gdzie trzeba, czy jak mamy z działaniem, z chemią, no to tylko głupek by się nie ubrał w ubranie gazoszczelne, to żeby tego nie używać jak najbardziej. Ale są sytuacje, gdzie czy ty pojedziesz do ściągnięcia kota z drzewa, a to też się zdarza, czy ty pojedziesz, nie wiem, pies wpadł do studni, ty musisz być w pełnym ubraniu, które ci w większości przeszkadza w pracy. Powiedz mi, myślisz, że przyjdzie taki czas, że to życie będzie pisać, pisać te scenariusze i przepisy? Nie. Z oświadczenia będą po prostu to wyciągać? Nie, nie. Dlatego, że y, osoby, które dowodzą, na nich już działają chyba politycy. Na ale, nich działają... ale ci, którzy dowodzą, oni w ogóle uczestniczyli w tej drodze o że takiego, wiesz, no bo... jest co, ja dzielę dowódców, komendantów, bo miałem do czynienia i z komendantami miejskimi, wojewódzkimi i nawet głównymi. I to są tacy yy, strażacy, którzy faktycznie skończyli czy to szkołę yy, aspirantów, później skończyli zaocznie szkołę główną, czy kończyli od razu główną, ale oni poszli na podział bojowy, oni żyli w tym środowisku, oni siedzieli ze strażakami, oni jedli zupę, <laughs> oni przygotowywali posiłki, oni jeździli do zdarzeń i którzy później naturalnie awansują. I tacy ludzie są mądrzy i oni walczą, przeciwstawiają się temu. Często też przez to nie dochodzą do tych najwyższych yy, stanowisk, do których tak naprawdę powinni dojść. Yy, natomiast są też tacy, którzy po szkole głównej od razu idą do biura i później stają się komendantami, czy to miejskimi, czy wojewódzkimi, czy głównymi. No i oni mało wiedzą. No bo są oderwani od rzeczywistości. Tak, oni, oni wszystkie regułki, oni wszystkie przepisy, oni wszystko będą ładnie mówić do kamery. Ale w realiu oni się nie odnajdą. Oni przyjeżdżają na miejsca zdarzenia, robią czasami różne głupoty. Jeżeli ty im powiesz, że proszę się stąd usunąć, bo jest to czy tamto, albo zwrócisz uwagę, no to ty już jesteś ten zły. Yy, natomiast jeżeli ktoś, tak jak ja to robiłem, Powie do komendanta czy do dowódcy jakiegoś: No to proszę przejąć miejsce zdarzenia i być dowódcą. To nie, to oni się wtedy odsuwają, tak? Problem się później, jak wracamy do, do remizy. Dlaczego ty mi to powiedziałeś, dlaczego tamto. Nie chcą przejąć odpowiedzialności. No a wczoraj... Ja nie mówię o wszystkich, tak? Bo to posłuchajcie, to w każdym środowisku jest tak, że są bardzo świetni ludzie, którzy są. Nawet nie tyle z powołania, którzy się po prostu nadają, którzy szanują ludzi, którzy widzą, że ktoś coś robi, a są tacy oderwani od rzeczywistości. Jeżeli ktoś przyjeżdża, nie wiem, na głupi pożar stodoły i widzi, że ten chłopak dwie godziny przerzucał to siano, przelewał wodę i on sobie leży, odpoczywa i komendant się do niego przypieprza, no to to nie jest ok, tak? A też byłem świadkiem, gdzie komendant główny przyjechał na jedną imprezę, oni byli poubierani tak jak regulamin każe. Kazał im się rozebrać, bo był osobą myślącą. Więc to bardzo za dużo, za dużo zależy od człowieka. Od tego, czy on chce wierzyć. Jak, to, jak, jak któregoś z komendantów czy z dowódców kobita w domu tłamsi, no to on przychodzi do roboty i się wyżywa na tych ludziach. A to jest jak w prowadzeniu biznesu. No jak się znęcasz nad pracownikiem, no to to przynosi odwrotny efekt. No właśnie. Tak, przeskoczyliśmy do biznesu, bo jesteś już na emeryturze. Tak. Jak gdyby system pracy 24x48, tak? Tak. Pozwalał ci wrócić do pierwotnej pasji, czyli rowerów. Tak. System jest na tyle elastyczny, że tak naprawdę ma się dużo czasu. Jak tylko jakikolwiek strażak zawodowy chce sobie dorabiać, czy pracować w drugim zawodzie, to może to robić. Natomiast <grym> część strażaków też siedzi na stołówce i tylko narzeka i czeka na socjal, że państwo za mało daje i tak dalej, i tak dalej. A inni podwieją rękawy i pracują. No i ty jak miałeś dyżur, to ile czasu? Później z tych 48 poświęciłeś na to, żeby rozbujać no w zasadzie już wielki biznes, nie dzisiaj. Znaczy no, wiesz, Który ja się nazywa zajmowałaś... fabryka rowerów? Ja zajmowałem się biznesem, zanim poszedłem do straży. A, czyli tak, już handlowałeś rowerami? Tak, tak. Ja już od podstawówki handlowałem rowerami. Pracowałem na serwisie w sklepie rowerowym, na zapleczu serwisu rowerowego. Później, jak poszedłem na szkołę pożarnictwa, przez dwa lata byłem skoszarowany. No to nie miałem, że tak powiem, no nie, nie byłem w stanie fizycznie mieć nic wspólnego z biznesem. Ja w ogóle po ukończeniu szkoły pożarnictwa nie podjąłem pracy w straży, bo dostałem tak śmieszne pieniądze, że mówię: Nie, no bez sensu być strażakiem, ryzykować życie. Wolę prowadzić swój biznes. I dopiero po trzech latach, kiedy już sobie w miarę go ustabilizowałem swoją pozycję, w, że tak powiem, w branży rowerowej, wróciłem do tego zawodu, bo chciałem po prostu. No nie po to chodziłem na szkołę pożarnictwa, żeby, żeby nie być tym strażakiem przez chociaż te parę lat. No a wtedy, jak zaczynałeś z fabryką rowerów, to, to było tak, że miałeś jeden sklep, czy byłeś yy, yy, jakim handlowym? Jak już czy? miałem swój biznes, miałem zawsze jeden sklep. Bo uważam, że lepiej mieć jedno, na początku małe, później większe, większe, coraz większe, niż kilka, bo wiedziałem, że nie utrzymam poziomu. Jak już otwierałem swój biznes, to no, już miałem na tyle też wyrobioną pozycję w straży pożarnej, byłem już wtedy dowódcą zastępu yy, pracy, miałem jakieś tam doświadczenie. Yy, mogłem to sobie spokojnie poukładać. A która umiejętność yy, pomogła ci w yy, biznesie, w sensie zarządzaniu? No, jak byłem u ciebie w, w, w Częstochowie, to tam trochę to wszystko chodzi jak w straży. Trochę tak, bo się nauczyłem też dużo, dużo rzeczy. To chyba jest tam ludzi ze straży. Też. Tomek, bo ta rozmowa może tak trochę w złym kierunku zmierza. Ja też miałem nad sobą bardzo świetnych dowódców, szefów zmian, komendantów. Też miałem świetnych ludzi. Czyli nie było tak źle, y nie, nie? nie było tak źle. Tylko że ci ludzie się po prostu odbijali, czy odbijają od ściany. I to mnie najbardziej boli. Ja zrezygnowałem z pracy w straży z, z trzech przyczyn, tak. Raz, że zdrowie mi siadło, dwa. Biznes mi się rozwijał, a trzy ja. ja Nienawidzę tej struktury państwowej straży pożarnej, gdzie wybitni strażacy, ludzie, którzy mają olbrzymią wiedzę i są naprawdę ratownikami, są niedoceniani, wręcz są tak traktowani jak popychadła. A ludzie, którzy napiszą jakąś fajną książeczkę, albo zrobią jakieś fajne szkolenie, albo coś fajnego zrobią, hmm. które można ładnie wrzucić w internet, coś, co się sprzedaje. Coś, co się sprzedaje, jest to oni są, to oni awansują. I to było chore, ja nie mogłem na to patrzeć. Byli komendanci, którzy odwiedzali nas z racji tego, że ja byłem w Częstochowie, były pielgrzymki do Częstochowy i przyjeżdżali przeróżni komendanci. Przyjeżdżali komendanci wojewódcy, którzy normalnie z nami rozmawiali jak z człowiekiem, szanowali człowieka, a przyjeżdżały gwiazdy. Takie gwiazdy, że no, meldowałeś mu się, ale po prostu każdy myślał to, co myślał o nim. No ale to w którym momencie to takie napięcie w tobie urosło, że już. Doczekajesz te 15 lat, i ile męczyłeś się jeszcze, żeby co, żeby to 15 lat... na, Moja największa frustracja to była w, w siódmym roku służby, kiedy po raz kolejny nie awansowałem. Awansowali inni, a ja miałem w sobie to poczucie, że ja, ja jestem ratownikiem. Ja robię dobrą robotę. I to była taka we mnie wręcz frustracja i bunt, że powiedziałem: No, ten system jest chory, tak. I to nie tylko dotyczyło mnie, tylko innych kolegów, którzy mieli jeszcze większą wiedzę ode mnie, jeszcze większy zapał, i oni nie awansowali. Mnie to wkurzało. Ja nie mogłem się z tym pogodzić, bo widziałem, kto awansuje i kto przychodzi, tak, na te jednostki. No, a jak oni awansowali, to oni się sprawdzali jako ci dowódcy, czy nie. Hmm. Ci nawet Nikodemowie, Dizmowie, tak mi ich nazwijmy. No nie zawsze. No nie zawsze. No I w tym jest właśnie problem, tak, że nie ma takiej selekcji, nie ma nikt do tego podglądu, ktoś komuś każe tego gościa awansować, żeby został dowódcą, nie wiem, jednostki czy, czy, czy szefem zmiany. No, a żeby być chociażby szefem zmiany, to naprawdę trzeba mieć do tego predyspozycję. I ty później musisz słuchać osoby, która zna tylko... Regułki i teorie, tak? A przy zdarzeniu, kiedy faktycznie się coś dzieje, tej osoby nie ma, ty nie masz wsparcia. No ale nie ma szacunku też, ta chyba, tak? Nie ma szacunku. Ona dopiero przyjmuje miejsce zdarzenia, jak jest po wszystkim. Bo dowódca, jeżeli jest wyższy stopniem, wyższy rangą, on przyjeżdża obojętnie do czego, to on powinien od razu przejmować miejsce zdarzenia. A, a, a pewna grupa dowódców, komendantów przejmuje miejsce zdarzenia po zrobieniu wszystkiego przez tych tak zwanych. Czarnuchów to chyba złe słowo użyję. Ale tak jest, no. Słuchaj, wróćmy do tego sklepu, bo nie, nie ma się co nakręcać. Już jesteś poza. Tak, jestem Interes poza. teraz działa pięknie. Tak. Jest chyba największym tak. sklepem w Polsce. Sklepem na pewno nie jesteśmy największym, bo, bo są duże sklepy wielkopowierzchniowe, natomiast jesteśmy największym sklepem firmy Trek w, w Polsce. I, i jesteście montownią jeszcze, tak? No, montuj no. Rowery generalnie przychodzą w kartonach, tak. Rowery nie przychodzą złożone. My je musimy zmontować rower, ten sam rower w kartonie wydany u mnie, a wydany u innego dilera to jest zupełnie inny rower, bo to już są lata prac i technik, żeby ten rower był tak dopieszczony, żeby klient był zadowolony z niego. Ale generalnie w sklepie jest wszystko, co trzeba, plus jeszcze kręgielnia, sportsbar. Tak, tak. Skąd bo... taki pomysł w ogóle na taki Model biznesowy związany z rowerem. Nie? No tutaj, tutaj, montownia, tutaj sklep. Generalnie wchodzisz i możesz wyjść ubrany od stóp do głów, plus jeszcze możesz wziąć rodziny na rozrywkę. Wiesz, rower jest od zawsze moją pasją. W 100%. Tak, ja spędzam urlop na rowerze z rodziną czy sam. Wszystkie wyjazdy to są związane z rowerami. Znam to całe środowisko przez to, że pracowałem w firmach, współpracowałem i z kadrą polską, zresztą współpracuję i ze wszystkimi grupami zawodowymi. To mnie też pewnych rzeczy nauczyło. Środowisko kolarskie, które u mnie jest Ono też dużo od, od, od nich się uczę. Ja to mówię tak czasami, to jest takie wulgarne Ale że współpraca z kolarzami zawodowymi To są darmowe praktyki no bo jeżeli ty kolarza zawodowego Że tak powiem udobruchasz No to już każdego przysłowiowego kowalskiego też Musisz go zaspokoić, no bo masz tą, tą wiedzę dużą tak? Także im więcej tych kolarzy zawodowych tym moja załoga, tym my możemy się uczyć i przekazywać to normalnym użytkownikom dwóch kółek, takimi jakimi my jesteśmy, chociażby, tak. Ilu pra pracuje u ciebie strażaków w firmie? Nie chcę mówić, ale pracują. I chodzą, działa to wszystko i jest poszanowanie. Tak. Tak. I to są prawdziwi strażacy. I wszyscy wiedzą, co mają robić zupełnie jak straży. Tak. tak. Najważniejszy jest szacunek do ludzi. Każdą firmę, każdą instytucję tworzą ludzie. Sukcesem firmy to nie jest duży obiekt. Sukcesem firmy to nie jest ładny wystrój. To nie jest kręgielnia. To był proces. Sukcesem firmy to są ludzie, których trzeba szanować, trzeba im płacić, trzeba mieć fajną atmosferę. I oni wtedy chodzą, jak ty to powiedziałeś, jak w zegarku. O nie, oni po prostu znają swoje cele i wiedzą co mają robić. Ja nie muszę stać nad każdym i mówić co i jak. Jak przychodzi nowy pracownik, no to trzeba go oczywiście wdrożyć. Czemu ludzie nie lubią swojej pracy? Bo mają chujową płacę, mają straszne warunki do pracy, ale przede wszystkim oni nie wiedzą, co mają robić w tej pracy. No i jeszcze do tego, jak się trafi szef, który się chce wywyższać nad nimi, no to gościu nie lubi swojej pracy. Jeżeli mają fajną płacę, jeżeli mają fajne warunki do pracy, jeżeli wiedzą, co mają robić i mają do tego szkolenia, jeżeli szef jest normalny i ich szanuje, no to to tworzy firmę. Poczucie przynależności firmowej albo klubowej. Tak, dokładnie. To jest to samo. To jest dokładnie to samo. Słuchaj, są tutaj pytania od ludzi. <laughs> jest pierwsze pytanie. <laughs> Czy w straży pożarnej są szkolenia z szacowania wartości życia? Chodzi mi o przykładową sytuację, w której strażak musi podjąć wybór o kolejności ratowania osób, wiedząc, że nie może uratować ich wszystkich. Przy zdarzeniach masowych jest segregacja i są ratownicy do tego wyznaczeni, którzy typują, typują. Rokuje, typują nie albo stwierdzają zgon. Znaczy zgon według prawa i to jest znowu takie chore, tylko może lekarz uznać, tak? No ale no jeżeli nie ma czynności życiowych, no to strażak może odstąpić od, od ratowania tej osoby, jeżeli są takie ewidentne oznaki śmierci. Jest tutaj pytanie o psychologa, ale tutaj żeśmy już odpowiedzieli czołem druchu. Co są dziś o rozdawaniu nowiutkich samochodów ratunkowo-gaśniczych ratunkowo po jednostkach OSP, które często nie są włączone do systemu KSRG, a ich liczba, a ich łączna liczba wyjazdów w ciągu roku nie przekracza 30 zdarzeń? Głupota. Rozwijamy? Pytanie drugie. Na którym boku należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej kobietę widocznej cięży? Dzięki za służbę. To zależy też od tego, gdzie ona jest umiejscowiona i tak dalej, ale to się robi odruchowo, tak? To nie jest tak, że musisz ułożyć ją na prawej stronie czy na lewej stronie, chociaż też jak pewnie teraz ktoś się zagłębi w regułki, to znajdzie jakąś ustawę, że na przykład trzeba ją położyć na lewej stronie. Teoria a praktyka nie ma nic ze sobą wspólnego. Jeżeli stwierdzasz, że ci na lewej stronie jest łatwiej ją ułożyć, to ją ułóż na lewej stronie. Jeżeli tylko jej możesz zrobić. Dobrze. Hmm. Moje pytanie jest odnośnie naboru, a mianowicie dlaczego dostanie się do PSP, zwłaszcza w tych biedniejszych województwach, z ulicy graniczy z cudem? To nie jest pytanie do mnie. No, ale jakie jest Twoje zdanie? Na to z czego to wynika? Z układów, układzików. Dzisiaj też tak jest? Nie wiem. Pomidor. <grych> Dobra, bo to dalej ciągnie. Dlaczego tylko 15 lat służby? Co z powodu odejścia na MK? No to wspominałem, tak, i zdrowie, i bunt do systemu, i rozwinięcie mojej firmy. Kiedy poczuł tak, pan pierwszą panie. dumę ze swojej pracy jako wydarzenie? Jakie wydarzenie, jaka akcja? Jak przyjechał taki pan i nam podziękował, że, że narzeczona wraca do zdrowia. Byli uratowani. Uratowana. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego strażacy cieszą się tak dobrą opinią i poszanowaniem wśród Polaków? Bo strażacy generalnie nie dają mandatów. Nie leją nikogo. No i generalnie pomagają, tak? I chyba to jest tym spowodowane, tak? Natomiast ja nie ujmuję innym, bo mam kolegów i policjantów i pracowników, którzy pracują na pogot pogotowiu, gdzie oni często mają cięższe sytuacje niż my mamy do czynienia, tylko że no jak lekarz coś popsuje, no to już jest, wiadomo, bardzo źle, tak? Jak policja da mandat, to też jest źle, mimo że często zasługujemy na ten mandat i, i Państwa Straż Pożarna jest taką instytucją ratowniczą i, i pewnie też dlatego. Krótkie info. Jeśli doceniacie naszą pracę i chcecie wesprzeć działalność tego podcastu, zajrzyjcie na stronę rarytasydrwala.pl. Robiąc zakupy, dajecie nam możliwość rozwoju kanału, a my zyskujemy czas i środki na tworzenie dodatkowych treści. Znajdziecie tam nietuzinkowe produkty i usługi, takie jak kraftowe alkohole, szkolenia wojskowe lub inne usługi oferowane m.in. przez gości tego podcastu. Więc jeśli szukacie ciekawych smaków, ciekawej formy spędzania czasu czy wyjątkowego prezentu, to link macie w opisie. Dzięki. A Straż Miejska, która zakłada mm. blokady, mm. daje mandaty, twoim zdaniem, jest potrzebna, bo to jest, moim zdaniem, chyba jedna z najbardziej znienawidzonych służb. Znaczy słuchajcie, no straż... klasę to klasę No nie? tak, no ale Straż miejska, jakby nie było Straży Miejskiej, to tym by się zajmowała policja. Więc no ona w... straż miejska w jakimś stopniu odciąża policję. No ale ma mniej uprawnień. Ma mniej uprawnień. No i przez to jest wiele komplikacji. I przez to jest mniej poszanowana na pewno, tak. Na pewno są rzeczy, które straż miejska robi dobrze i są plusy tego, że jest straż miejska i są minusy tego, tak. Najtrudniejsza chwila w czasie mojej służby to Było ich kilka. Natomiast pewnie bezradność kiedy wiesz, że nie możesz pomóc i najgorsze, z czym ja sobie nigdy nie radziłem do końca mojej służby, jak na miejsce zdarzenia przebywały osoby bliskie osób poszkodowanych. Ja sobie z tym nie radziłem. Czyli, a, ale oni jakby uczestniczyły też w wypadku? i Nie, niekoniecznie. No, albo najeżdżały na wypadek, tak? Najeżdżały na wypadek albo wracały do domu. Co ci najbardziej denerwuje w twojej pracy? <laughs> I co jako pierwszy byś zmienił, gdyby to zależało od Ciebie? Cały system. Ja wiem, że to jest za duże słowo, ale cały system jest do zmiany. Każdy strażak powinien przejść wszystkie etapy, jak każdy pracownik. Prowadząc mój biznes, nie mogę wprowadzić menadżera, który nagle zacznie zarządzać działem sprzedaży, czy działem sprzedaży internetowej, czy serwisem, czy bike fittingiem, czy fizjoterapią. Każdy powinien przejść każdy szczebel, Hierarchii. I to się dotyczy moim zdaniem każdej firmy i tym bardziej Państwowej Straży Pożarnej, żeby on później nie tylko regułkami sypał czy ustawami, tylko faktycznie spróbował, chociaż spróbował, dostosować je do realiów. No dobra, to hipotetycznie załóżmy, że chce się u ciebie zatrudnić w fabryce rowerów, jak będzie to wyglądać ta moja ścieżka kariery tam. To... to pójdziesz Zanim najpierw na serwis brudny, no. będziesz wyjmował rowery z kartonu i je składał do kupy. Jeden się uczył u mnie miesiąc, drugi się uczy pół roku, trzeci trzy lata, bo to też zależy od człowieka. Jednemu się chce uczyć, drugiemu nie. No dobra, jak ten się nauczy i widać, że łapie, bo to trochę jak ze sportami walki. Nie? No. Jednemu pokaże, że raz, czy tam sto razy i będzie umiała, a innemu trzeba 3000 tysiące razy i, i dalej będzie tłuk. Co... No to zostaje, to nie awansuje. I tłucze dalej. Tłucze dalej. Aż jest... Albo się zmienia stanowiska pracy, tak samo, tak samo... Ktoś na przykład, no mam przykład chociażby z zeszłego roku, gdzie osoba ewidentnie się nie nadawała do kontaktu z ludźmi, takiego bezpośredniego, bo są też tacy ludzie, ale miała dużo innych zalet i ona została przesunięta do sklepu internetowego, gdzie ma mniejszy kontakt, bezpośredniego, zresztą bezpośredniego nie ma kontaktu z ludźmi. Pewnie książkę napisać, kołczowanie w firmie, albo coś takiego. Nie, nie, ja jestem daleki od książek, zresztą ja jestem, byłem bardzo słaby z polskiego, także nie... nie. No, tutaj dziękuję za pracę i poświęcenie. <laughs> miałem przyjemność być krótką chwilę strażakiem, żołnierzem strażakiem, ale były zmiany i już nie jestem strażakiem. Szkolenie podstawowe miałem i wiem, że jest też psycholog. Pytanie. Jak sobie radzisz z tym, co później siedzi w głowie, jak obejrzysz makabry w wypadku? Wiadomo, że spotkanie służbowe z, z psychologiem po akcji, ale jak ty rower, na przykład 100 km przyspiesza, coś innego, jest jakaś odskocznia? Na pewno sport pomaga w tym, rozmowy, natomiast yy, pewnie burza wybuchnie z tego, co powiem. Ja przez 15 piętnastoletnią karierę w Państwowej Straży Pożarnej miałem raz do czynienia z psychologiem, gdzie mieliśmy różnego rodzaju zdarzenia. No i co ci pani psycholog powiedziała, że co? Pani psycholog na jednym spotkaniu, z którym miałem do czynienia, wyszła po pięciominutowej rozmowie, bo ona nie była do tej rozmowy przygotowana. Był pocisk? Był pocisk. Znaczy, ja miałem kiedyś okazję tam w sporty walki rozmawiać, ale to. No, dla mnie Może to... nie trafiłem na dobrego psychologa, tak? Moim zdaniem jest dużo psychologów, ale jednak Wiesz, się Wiesz, to był najfajniejszym chodziłem. tomek psychologiem? Miałem takiego świetnego szefa. Mówiliśmy się, że nie będziemy nazwisk poruszać. On był zabity. On potrafił tak obrócić atmosferę, gadać o czymś innym. Yy... Rozmawiać o różnych rzeczach, wiesz, no bo to trzeba wyczuć moment, tak? Jak, jak ludźmi zarządzać, widzisz, no ten się z kobietą kłóci, ten ma chore dziecko, temu się samochód popsuł, a no, przychodzą do firmy i oni muszą robić swoje. Więc to można w różny sposób rozegrać. Ja się, te, ja się tego też uczyłem od tego mojego szefa, od jednego z komendantów, których bardzo doceniam, jesteśmy w stałym kontakcie do tej pory. Eee, trzeba się uczyć każdego dnia, bo jeżeli chodzi, tak poruszamy dwa tematy, ale one mimo wszystko i straż, i biznes. Jest bardzo ze sobą spójne, jeżeli mamy do czynienia, jeżeli mamy działalności jednoosobowej i nie, sami nie, nie wykonujemy jakiegoś zawodu. Jedli. Byliśmy przy zdarzeniu. Trasa DK1, dwanaty, wypadek śmiertelny wracamy do bazy. Wszyscy tacy zdołowani. No i tam jeden z kolegów mówi, jej, co dzisiaj jemy? Wiesz, teraz odbiorcy mogą powiedzieć, no coś nie tak, tak? To dopiero wypadek śmiertelny, a co jemy? no i tam, załóżmy pomidorowa pomidorową jemy i gadamy, gadamy, gadamy no jedni wiesz, jedni, opada ciśnienie drugim nie, gadamy, gadamy, gadamy dzwonki grają to samo miejsce, trasa DK1, Wanaty wypadek śmiertelny, ta sama służba zupy nie skończyliśmy jeść wracamy do bazy a on dalej o jedzeniu gada ja tak mówię no coś ma z głową, nie? nie, ja wiem z perspektywy czasu, że to był zajebisty gościu który próbował wszystko zrobić, żeby odwrócić uwagę, zwłaszcza tych, którzy sobie nie radzili, od opowiadań. No bo co mamy, przyjechać do bazy danych i mówić, że ten miał, nie wiem, coś urwane, albo miał tyle lat, albo miał żonę, dzieci i tak dalej, samochód w takim stanie? No nie, no byśmy się sami zapchnęli w koziórku. To trzeba w sposób nie do końca w, z boku normalny odwrócić tą sytuację. Jak masz przegraną walkę, no to umówmy się. No to co, mamy gadać tylko o twoich błędach, no to zaraz skończysz karierę. Trzeba wyciągnąć dobre wnioski, złe wnioski, i zmienić też trochę temat, przynajmniej na jakiś czas. Ale ja ci powiem, że do, akurat do moich przegranych walk, to ja w ogóle to nie ma co porównywać. Wiesz, to, to, jest ten, to. Ja zawsze się z tego śmiałem. Nie? No bo masz tu sędziego, macie kto wybronić, ma to. Jeszcze jakbyś przegrał walkę na ulicy, to możesz przegrać już tak, że się nie obudzisz. Bo tam jak cię kopią, to przestaną kopać, kiedy będą chcieli. Nie? Tak. To jest, wiesz, ale to w sporcie to w ogóle to nie ma co porównywać. To, to, to tak. Ale jak byłem u ciebie tam na firmie, to tam też jest tak, że walicie prosto z mostu. Jest też, jest też mm. specyficzny humor. My mamy totalną są, tekst, są teksty typu y, ty nie masz gustu wystarczy spojrzeć na twoją żonę. <głos> <głos> czy, to, czy to tak y, to ze straży też? Też to tak też jest. jest czarny humor taki <grym> jest, też. Jakiś jest czarny humor. I... I, I byli też tam, widziałem, że i mi się dostało, że jestem prawdziwym patriotą, z sercem po prawej stronie, co nienawidzi platformy, i na odwrót. To też jest forma ucieczki? Też, na pewno. Poza tym, y, poczucie humoru poznajesz po człowieku, który umie się z siebie śmiać. I my mamy akurat poczucie humoru bardzo skrajne. Oczywiście nie możesz tego przy klientach wyciągać, no bo. No bo ktoś trafi nawet na przykładkową rozmowę i on nie zrozumie, o co nam do końca chodziło. Natomiast żarty, yy, taka szydera zdrowa. Znaczy prawdziwa też, Prawdziwa, nie? No, no, to, 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 jest, to jest zajebista rzecz. No, trzeba mieć dystans do siebie. Trzeba. Ja to mówię każdemu. No spójrz najpierw w lustro, zadaj sobie pytania, jakie popełniłeś błędy, a nie patrz przez okno i nie mów, a tam to jest wina tego ptaka czy tego tam drzewa. Zdrowo. Zdrowo. Jakie środki zaradcze stosuje się w czasie gaszenia instalacji fotowoltaicznych? Tak naprawdę nie ma na to jeszcze przepisów. Jak odchodziłem, wprowadzali, kombinowali i tak dalej, ale generalnie się powinno instalację fotowoltaiczną wodą gasić, ale nie prądem zwartym, czyli nie ciurkiem, bo jakby było jakieś przebicie, żeby nie ratownika nie, nie poraziło, tylko albo rozproszonym, albo takimi strzałami. Czy jeżdżąc do wypadków drogowych, uważasz, że słusznie podniesiono wysokość mandatów? Tak. Tak. Natomiast nie wszędzie, bo jak u nas podniesiono mandaty, ograniczenia prędkości. No to policja się porozstawiała tam gdzie było 40, to tam, to tam gdzie zmieni na 30. Tam gdzie było 70, to się rozstawili tam gdzie na 60. No tak no, chodzi o kasę money, dla budżetu. Money, no. money. Natomiast no, umówmy się, no, jak ktoś jeździ koło szkoły 100 na godzinę, no, to, to nie powinien mieć prawo jazdy, tak? A te najdziwniejsze wypadki na autostradzie, to, to, to był nadmiar prędkości? To, to, to był co? To... Zdarzenia losowe. Spanie, zaspanie? No, dużo takich jest. Jak, zmęczeni jest coś, ludzie. Tak, zmęczeni ludzie. Przypadki. Przypadki też choroby, nie. Czy I próby samobójcze, bo też miałem takie zdarzenia. Próby samobójcze? Gościu przy próbie samobójczej zabił cztery osoby. Ale to co, autem sam chciał się rozpędzić gdzieś, tak? No. A skąd? A skąd później wiadomo, że to była próba samobójcza? Znaczy, Jeżeli on nie żył na przykład. To my tego nie wiemy, tak? Ja generalnie unikałem, wiesz... Analizowania tego, czy ktoś przeżył, czy ktoś nie przeżył, jak już zostali zabrani przez pogotowie. Kto był sprawcą, kto nie był sprawcą. Unikałem tego, bo po prostu no, trzeba się zająć na nad swoim życiem, natomiast no, to akurat była taka słynna sytuacja, więc to było i w mediach, i tak dalej. Jeśli to tam wynikło, już nie, już nie pamiętam. Czy często zdarzyło się wam jeździć do wezwań, które na miejscu okazały się być fałszywe? Tak, to jest, to jest częste. Wszystko. I to powinno być rzeczywiście karalne. A bomby w szkole? To tak samo. Za jeszcze też był taki Ta, okres, nie, się. że się dzwoniło. No, no. To, to jest chore, nie no. Bo sprawdzianów nie było. Wóz pożarniczy pali średnio, nie wiem ile teraz. 30-50 litrów. No to umówmy się, jak przyjeżdża tych wozów 5, no to to są koszty, tak? I za te koszty płaci. Płacimy my, wszyscy, tak, podatnicy. Jest to jest chore, to powinno być karalne, jeżeli kogoś nie stać na karę, to powinien mieć pracę społeczną. i, i tyle. Dużo się mówi teraz o samochodach elektrycznych, mhm. mają w sobie całą tablicę Mendelejewa i w przypadku pożarów wydziela się masa szkodliwych związków. Mhm. Czy w przypadku napotkania pożaru w średnim stadium próbować gasić go gaśnicą samochodem, czy lepiej poczekać na strażaków w aparatach ODO? Kosztem Pytanie krzyż z niższym pojazdu. Czy co ma autor na myśli w średnim stanie? Tak, w średnim stanie tam napisał jak... Tak. W średnim stadium. W średnim stadium. W pierwszym. Generalnie każdy ogień jest najłatwiej ugasić, czyli odciąć dopływ tlenu w pierwszym stadium. W tym drugim stadium, kiedy on już się rozprzestrzenia, jest już go bardzo trudno. Więc taką jedną gaśnicą samochodową nic nie zrobimy. Musiałoby się zatrzymać dosłownie z 20. Bo samochody elektryczne gasimy proszkiem. Tylko proszkiem. Yy, zresztą teraz te samochody są specjalnie oznakowane. Mają inne rejestracje, mają inne znaczki, yy, no nie mają wlewu. I są instalacje też oznakowane, które należy odciąć. Natomiast no, musiałoby się zatrzymać przykładowo 20 czy 30 kierowców i każdy musiałby mieć gaśnicę proszkową i naraz by trzeba było to podać, żeby stłamsić te nogi. A tak jedną gaśnicą to szkoda ryzykować. Odpowiedz jako emerytowany strażak. Jak hmm. rodzisz sobie na co dzień z brakiem adrenaliny i czym ją zastępujesz? Pracą. Rodziną. Tam jest adrenalina. Taka Też jest, jest adrenalina. No rowerem, no ja jeżdżę na rowerze, tak u mnie akurat nie ma problemu z adrenaliną. Hmm. Czy cywilna straż pożarna jest przygo przygotowywana do neutralizacji bojowów <grym> środków bojowych broni środków chemicznych, to znaczy broni chemicznej? Broni chemicznej? Tak, bojowych środków zapalających. Chemia to jest temat rzeka. A co by się na przykład stało, jak tam nieraz w książkach piszą, że na przykład są w Polsce jakieś pora dzieci zakopane gdzieś, jakieś wiesz, beczki z jakimiś tam dziwnymi substancjami? Kto ma się tym zająć? Więc co by, Tomek, kto by to eee, Pytanie o chemii, tak ci odpowiem o, może ogólnie, ale nie ogólnie. Wiesz, co jest najgorsze do ugaszenia? Eee, najgorsze do ugaszenia są substancje nieznane. A nieznane to są takie, że się palą, a my nie wiemy, co tam jest. My nie znamy tych procedur, nie wiemy jak się zachować, nie wiemy czy to jest chlor, amoniak, czy to są jakieś substancje rolne, które też są niebezpieczne. Yy, więc tutaj yy, metod, metody gaszenia chemii są bardzo skomplikowane i czasami się myślę, że do tej pory jeszcze przez wiele lat strażacy w Polsce będą się uczyć na, na żywca niż niż tak z teorii. A Te... powiedz mi, a co z takimi właśnie beczkami? Jak na przykład teraz by gdzieś odkopali takie beczki z jakimiś mhm. właśnie dziwnymi substancjami, które ktoś tu przywiózł, nie? Właśnie. Ktoś zrobił na tym biznes i co? Najłatwiej jest to podpalić i wysłać tam parę zastępów w straży, jak nie kilkadziesiąt i straż będzie, co no, gasić pewnie z, z, duż, z dużego dystansu, bo nie wiemy, co tam się znajduje, żeby się żadnemu ratownikowi nic nie stało i będą w zależności od no, będzie się jakiś wywiad przeprowadzał, a może ktoś powie jakakolwiek dokumentacja, cokolwiek jest na beczce napisane. No jak to tak, <laughs> pożar dziwny, jakiś to wszystko robicie w tlenie w maskach? W Nie, no do każdego pożaru, do każdego, ja to mówię tutaj nawet młodym strażakom, powinno się wchodzić w aparacie ODEO. Przy chemii, no to się wchodzi w cugach, czyli w ubraniach gazoszczelnych, co tak się wygląda, jak kosmici, no bo to chodzi o twoje zdrowie. I czasami raz pojedziesz do głupiego śmietnika, źle się zaciągniesz i masz problemy później zdrowotne. Więc dla mnie wchodzenie bez aparatu w ODO to jest głupota, to nie jest nic. A, wejdę do mieszkania, bo się pali mieszkanie, nie wiem, chcę kogoś w cudzysłowie uratować bez aparatu. No to możesz wejść, nie wyjść. Kiedy strażak osiąga wiek emerytalny? Po 15 latach służby na podziale bojowym. No ale jest coś takiego, też może tutaj ktoś chce zapytać, czy na przykład masz już 45 mm -hmm. czujesz fizycznie że jeszcze możesz pociągnąć ale tam dowódca mówi no słuchaj no możesz ja mam 45 <prz> już... możesz ja mam kolegów i znam osoby które mają po 60 lat i pracują I to zależy pożarów, wszystko czy, czy... tak to zależy wszystko od zdrowia tak naprawdę od głowy od straży generalnie słuchajcie o tym się nie mówi głośno ale większość ludzi odchodzi ze względu na głowę tak siada psycha o tym się też głośno nie mówi, ale większość, większość, no może złe słowo użyję, ale jest grupa strażaków, którzy na emeryturze albo się zachlewają na śmierć, albo popełniają samobójstwa, bo sobie nie radzą. A wiesz o tym, że, że, że to nie tylko straż, dużo służb tak ma? I albo ktoś sobie <laughs> znajdzie na za zajęcie, albo ktoś sobie nie znajdzie zajęcia. Ja z wieloma kolegami rozmawiam. Mówię, odchodzisz na emeryturę, a on do mnie mówi, a co ja będę robił? Nie ma pomysłu na życie. Nie ma pomysłu na życie i przyzwyczaił się do tego systemu 24 na 48 który też część strażaków odbierze negatywnie, ale ja uważam, że jest bardzo wygodnym sposobem. Ale nie mówię tego dlatego, żeby go zmienić. Powiesz, masz jedną służbę, gdzie całą noc prześpisz, a masz drugą służbę. Prześpisz, straży się nie śpiczuwa. Ale masz drugą służbę, yy, której no, nie zmorzysz oka. Więc ten system jest OK, tak? A pytanie, czy 24 na 48, czy 12 na 24, 12 na 48, bo też są to już, to, to już są takie. Pierdoły, że tak powiem. Natomiast w straży powinna pracować osoba, która jest sprawna fizycznie i umysłowo. Czy w straży podczas dojazdu do zdarzenia zawsze obligatoryjnie musicie używać sygnałów błyskowo-dźwiękowych? Zastanawiam się sytuacja, gdy jedziecie na zdarzenie, na przykład w nocy. I w innych służbach zauważyłem, że w sytuacji, gdy drogi są puste, policja lub pogotowie jadą wtedy na samych błyskach. Tymczasem straż zawsze jedzie z dźwiękami. Pozdrawiam. Nie wiem, jak wygląda w tej chwili ustawa. Natomiast ja, jak jeździłem w nocy przez osiedle i jechałem do pożaru śmietnika albo do mniejszego zdarzenia, to nigdy nie włączaliśmy albo zazwyczaj nie włączaliśmy sygnałów dźwiękowych, bo po cholerę pół osiedla budzić. Ale właśnie nie było natomiast jeżeli jest, obsikusa, nie można było natomiast jeżeli jest nadgorliwy dowódca, no to wali zdrowo po, po trąbach. Bo to też zależy od człowieka. Yy, jeżeli jedziesz koło szpitala, <laughs> To masz akurat, to jak ja jeszcze pracowałem, to był taki przepis, że trzeba było wyłączyć tak, czy około zakładów psychiatrycznych. Natomiast jak jedziesz do wypadku na trasie, na autostradzie nocą i masz, nie wiem, 20 km do miejsca zdarzenia, no to po cholery wyć. Wystarczą światła błyskowe, tym bardziej jak nic nie jedzie. No bo jak widzisz jakieś auto, no to fajnie włączyć, żeby je ostrzec. To, to też jest bardzo dużo, to jest uzależnione od dowódcy na, na, na samochodzie, a co do przepisów, to nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Być może jest taki przepis, że obojętnie gdzie jedziesz, musisz jechać i na lampach, i na, i na dźwięku. A miałeś okazję kiedyś wykorzystać ten sprzęt w zabawie śmigus dingus? Nie, to, to, to takie rzeczy się odbywają w ochotniczych strażach pożarnych i, i my w straży mieliśmy, ale to już było to moje początki. To faktycznie ten z dingus był taki, że się laliśmy wodą, ale to na placu. W jakim największym pożarze brałeś udział? Pożarze chyba hali z chemią, zakładów chemicznych i tam były magazyny chemiczne. Przepraszam. Ale największe pożary dla mnie to były takie, że to były faktycznie pożary jakichś kamienic, i tam faktycznie było kilka osób w środku. Bo to to dla ludzi pożar musi być duży. No byłem przy dużych pożarach lasów. Byłem przy jakichś dużych pożarach magazynów. Ale ten mniejszy pożar, w cudzysłowie mniejszy, jest gorszy bo w działaniach ratowniczo-gaśniczych niż takie duże pożary. Tak, Gdzie Czasami wiesz, że coś się musi spalić, bo. Czy jeździłeś hmm. za granicę pomagać innym strażakom? Nie, nie, nigdy nie. Nigdy nie byłem na zagranicznej misji. Co sądzisz o Ochotniczej Straży Pożarnej? Hmm. Tu się zaraz koledzy przestraszą, niektórzy. Słuchajcie, yy, ochotnicza straż pożarna jest potrzebna, tak? Natomiast poznałem wielu świetnych strażaków, ochotników, którzy byli z zamiłowania strażakami, wykonywali świetną robotę, wręcz mieli często lepszą wiedzę i zapał do pracy niż strażacy zawodowi. Pasjonaci. Tak, tacy prawdziwi. Yy, I zwłaszcza przy wypadkach oni pomagali, oni działali, i tam widać było, że oni chcą. Natomiast poznałem też strażaków, ochotników, o których się nie chcę wypowiadać, i uważam, że część jednostek w ogóle powinna być zlikwidowana. Ludzie. Ludzie. Wiesz, jeżeli ktoś jest ochotnikiem, strażakiem, po to, żeby w niedzielę iść w mundurze do kościoła na pokaz, no to są tacy? A są tacy, No to, to, to dla mnie nie jest gościu, tak? Nie jest taki. Natomiast są tacy, którzy dosłownie nie wiem, pracowali w polu, pracowali w stolarni, Zawyła syrena, on grzał do swojej miejscowości i on jechał do tego wypadku, czy jechał do tego pożaru i on działał sprawnie. I on się jeszcze po godzinach uczył, doszkalał, bo to było jego pasją. No to ci ludzie są cholernie potrzebni. Niektórzy strażacy kończą również studia związane z budownictwem. Do czego takie studia przydadzą się w pracy strażaka? Do biura. A do odbierania obiektów? Do odbierania. Ale to generalnie, jeżeli ktoś kończy szkołę główną Państwowej Straży Pożarnej, no to tam są różne specjalizacje i w zakresie budownictwa, odbiorów, wydział rozpoznawczy. To tylko do tego. No. A te odbiory, jak to jest z tymi odbiorami? Bo dzisiaj rozmawialiśmy o naszych sukienicach no. krakowskich, które odbiór mają. To jak jest z odbiorami? Ten, co ma mieć nie to powinny mieć. Tomek, ten, co ma mieć odbiór, będzie miał odbiór, tak, a ten, co nie ma mieć odbioru, to nie będzie miał odbioru. I zawsze tutaj przepisy znowuż mogą tak zrobić, że każdą firmę i każdą jednostkę można zamknąć. Jeden wyda 10 tysięcy złotych, drugi wyda 100 tysięcy złotych i będzie mało. O, straszne, panie. No. Jaka substancja chemiczna jest najniebezpieczniejsza w gaszeniu? No to Cię zaskoczy. Wiesz, jaka? No, ja. Nieznana. Nieznana. Bo do każdej innej możesz się przygotować i są do tego. No ale na przykład nie wiem, no, mówię, że tam pali się amoniak czy coś no. tam to. I... A on jak nie widział jakiegoś takiego specyficznego zapachu, że go poznał? Tak, ale całą chemię, no to wspomniałem, że przy pożarze śmietnika czy przy chemii musisz być w aparacie ODO, tak? Więc są różne metody rozpoznawania zagrożeń, rozpoznawania substancji niebezpiecznych. węch bym odradzał, o tak powiem. Bo jeżeli już coś czujesz, to może być różnie. Odno odnoszenie się do struktury etatowej w PSP. Szkoły szkolą dużą ilość oficerów, a jeszcze więcej aspirantów, a, pod a podoficerowie mają małe szanse na awans. No i tutaj też znowuż będę miał kolejną grupę wrogów. Dla mnie w ogóle instytucja, to co mówiliśmy o komendantach, powinna być na tyle zmieniona, że strażacy, ratownicy kończą podstawowe kursy. Kończą szkołę aspirantów, kończą, jeżeli chcą, mi się do tego nadają zaocznie szkoły główne. A są ludzie, którzy też są bardzo potrzebni i w kadrach, i w innych działach, którzy niekoniecznie muszą mieć do czynienia z pożarem. Tak? Z wypadkiem. Oni niech się wyuczą w swoim temacie, w zakresie w temacie, tu nie wiem, prawa. Biała taktyka. Dok dokładnie. Natomiast i, i to znowuż przechodzi na komendantów, i wtedy, jeżeli tworzysz takie u podstaw oddziały, że ten ma być od papierów, ten ma być od, jak my to mówimy, od Kaleson, ten ma być od Kadr, ten ma być od pożarów, to później z nich awansują na dowódców, jednostek ratowniczych, na dowódców danych sektorów, i później awansują na komendantów. I później, jak jest trzech, czterech takich komendantów miejskich, wojewódzkich, głównych, to oni wiedzą, jak tym zarządzać. Dlatego nie ma. Może po tej rozmowie będzie. Ktoś nie, nie będzie. Rozmowie. Wątpię. Wątpię. Więcej o optymizmu. Piękny Tomek, karier. za bardzo to widziałem i wszyscy to widzą i część ludzi, którzy obejrzy ten materiał, którzy się znają na Państwowej Straży Pożarnej powie, ma rację, po co on to mówił, tylko sobie będzie miał dużą grupę wrogów. Natomiast ja już jestem na ręcie tak naprawdę. Więc no mogę, właśnie... mogę mówić to, co myślę, i też nie do końca może to być prawdą, ani na czym może nie być do końca dobre to, co mówię. Ja mówię to, co ja myślę, tak? To co uważam. No tak. Najśmieszniejsza akcja w karierze. To OSP. Pożar stodoły. To już dobrze się dowoda. Pożar, pożar stodoły. Pamiętam nawet gdzie, ale nie chcę mówić, żeby tam zaraz nie wychaczyli, kiedy była taka akcja i co i jak. Słuchajcie, zajeżdżamy, pali się stodoła, już trochę przygaszona. No a tam kółko. W kółku ustawieni ochotnicy i krzyk, taki łomot. A my byliśmy akurat jedną z pierwszych jednostek, które przyjechały z PSP, a oni tam drą się krzyczą. Jeden strażak goni drugiego strażaka. Ja mówię, o co chodzi? Tam chłopaki byli po fajnej imprezie chyba, albo z imprezy wyszli. To Co gadaliśmy o tych jednostkach ochotniczej straży pożarnej, że część naprawdę nie powinna funkcjonować. No i przy, gaszeniu, przy gaszeniu stodoły, no musisz siano przerzucać i przelewać. No i jeden drugiemu przebił nogę widłami, a że tam ten miał trochę zaplikowanych. Procentów, no to Wam o go gonił z tymi widłami. No i to było takie śmieszne, ale generalnie to jest tragiczna <noise> historia. Nic się tam nikomu nie stało, ale to, to będę na pewno do końca życia pamiętał. Do jakiego warto, do jakiego roku warto starać się dostać do PSP? To zależy, jak to się czuje na siłach, no. Nasi rówieśnicy czują się już, wiesz, <grym> Czyli... emerytami, a... a nie ale jak masz cztery dychy na karku, to co? Możesz, I czujesz się na siłach? Możesz I Teraz jest w ogóle przepis się zmienił, że musisz przepracować 25 lat, tak? Nie wiem, do którego roku życia się przyjmuje, ale jeżeli ktoś ma 40, no to do 65 lat życia, jak chce pracować na podziale bojowym, no to mu życzę powodzenia. Jakie z doświadczenia poleca pan kursy dla potencjalnych kandydatów na strażaka? Wszelkiego rodzaju szkolenia z fizykochemii, Fizyki yy, i są, no i kursy sprawnościowe, tak, no bo tutaj ta sprawność jest ok Natomiast jest kilka fajnych filmów, yy, filmów, programów na YouTube, żeby sobie w ogóle, jak przystosować się do służb mundurowych. Yy, zobaczyć w ogóle, czy się do tego nadajesz. A Każdy musi z, a sobie zadać z, pytanie. A co z wątkiem yy, ratownictwo medyczne? To jest od razu już na szkole, jak się dostaniesz, czy możesz to Nie, to zobaczyć? znaczy. Yy, yy, w procesie, jeżeli się stara dostanie na szkołę, to nie ma tego. To już w trakcie w trakcie w szkole się uczysz tego. Nie? Od dłuższego czasu też nie chcę wprowadzić <laughs> błąd, ale strażak jest ratownikiem medycznym. I tutaj też sobie nie każdy z tym radzi. Będąc świetnym strażakiem, on sobie nie radzi w kontakcie z, cielem ludzkim, z ciałem ludzkim. I tutaj też na przykład, ja też byłem zwolennikiem, żeby na. Po podziale bojowym było dwóch czy trzech na zmianie ratowników medycznych, którzy się w tym specjalizują, w tym zakresie i oni się szkolą. I oni, tak się grafik układa, żeby zawsze byli jeden z nich. I jak jedziesz do konkretnego dzwona, do wypadku, to masz takiego ratownika, który faktycznie w tym jest wyspecjalizowany. Mhm. A tu jest to, co wspomniałem na początku. Każdy ma się zajmować wszystkim. Jak się w firmie zajmuje każdy wszystkim, to się zajmuje niczym. I są ludzie, jeżeli chodzi, bo to jest bardzo ważny aspekt, bo to chodzi o ratowanie ludzkie. Są ludzie, którzy się do tego nadają, a są ludzie, którzy się nie nadają do tego. I on, mimo to, że ma co rok kursy, czy co dwa lata kursy, tak, i on ćwiczy na fantomie, on go tam pompuje, tak, pokazuje, jak ranę załatać, on w realiu nie podejdzie do człowieka. Nie pomoże. To, to, to jest. Problem, tak? I Teraz dowódca musi. Ale no nie ma go ktoś tam pogonić, no po co ty to robisz, jak ty wiesz, no robisz tam. Ale on dostanie no, no paraliżu, robisz... jemu jest niedobrze. To jest każdy strażak, to też jest normalny człowiek. Ale to dobra, dostajesz to tak jak na bramce: raz dostajesz paraliżu, jak tam awantura jest, raz dziewczyna dzwoniła, drugi raz yy, tam był w Kiblu czy gdzieś. No i tam wiesz, no reszta chłopaków widzi, że nie może na niego liczyć, no to mu dziękuję, nie? No to ja już jak pracowałem, już jak byłem dowódcą zastępu, czy dowódcą sekcji, to patrzyłem, kogo mam na wozie. Tak był ustalany grafik, że wiedziałem, że zawsze mam kogoś, kto mi pomoże w tym, czy w tym. Ale nigdy się nie dawało takiego... To też brzydko zabrzmi, ale na wozie nie mogło być sześciu bezwartościowych. Nie ujmując tym sześciu. Jakie studia cywilne są przydatne, punktowane w Straży. Nie wiem. Są jakieś w ogóle? Nie wiem, pewnie są, ale to też będzie wszystko związane z pożarnictwem. Dlaczego straż leje wodę na języki płomieni, a nie w bezpośrednie w miejsce pożaru? Widziałem kilka akcji, nie mogę tego zrozumieć. Też nie rozumiem. Są do tego szkoleni. Nie powinno się tak robić. To zależy od sytuacji, tak, no, ale możesz lać na, nie wiem, drzewo. No to czyli jak się powinno lać? W środek za... czy na płomień? Yy, generalnie powinno się lać na płomień, tak. Chyba, no ale że... jak się, dobra, to pali się kopa siana, czy stodoła, i jest płomień. Nad. Yy. Lejemy w budynek, czy tam czy w kopę siana do środka, czy na płomień? Najpierw próbujesz odciąć dopływ tlenu. Możesz to zrobić prądem rozproszonym czyli taką fontanną, żawką, żeby stumić ten. Tak? drugi prąd można wtedy podać bezpośrednio na to źródło ognia. Jest wiele metod. Bo to jest, inaczej jest w pomieszczeniu, inaczej jest na zewnątrz, tak? Inaczej się gasi las, inaczej się gasi mieszkanie, inaczej się gasi śmietnik. Śmietnik, na przykład, powiem wam prosty przykład Śmietni. kto podpala śmietniki. No, no to jest nałogowe. Śmietnik, żeby zgasić, i to każdy może zgasić bez żadnego narażenia życia, to wystarczy zamknąć klapę. No, ale lepiej zadzwonić po straż nie? Ale są mecenasy w ogóle, że to podpalają I tak no, są maniacy, no. Ale ja miałem służby, słuchajcie Gdzie w nocy mieliśmy kilkanaście wyjazdów do śmietników Poszedł jakiś maniak osiedlem I wszystkie śmietniki po kolei podpalał A może go doderwałeś śmieci? No, Bo ale... też nie wywożą, nie? Nie no, są ludzie, których ogień podnieca tak? No i... Spoko zajawka, nie? A podpalę sobie śmietnik Zrobię trochę fajerwerków jest Najczęstsze błędy popełniane przez osoby chcące pomóc w wypadkach poszkodowanym. Fotografowanie, zaglądanie. A to, a to nie jest pomoc. <ścoughs> Nikt nie pomaga, Tomek. Nikt nie pomaga, ludzie są obojętni. To co to jest, leży, yy, przepraszam, ktoś tam, kto tam wyje z bólu, to co, lecą mi, robią filmik, tak? No, stoją, no, w najlepszym przypadku zadzwonią. Fajnie jest, jak przy takim zdarzeniu na przykład przejeżdża lekarz, prawdziwy, prawdziwy lekarz z krwi i kości, on się zatrzyma, ludzie nie wiedzą, jak udzielać pomocy i nawet czasami lepiej, że nie udzielają tej pomocy, bo, bo jeszcze by większą krzywdę mogli zrobić. No to co robić? Co robi, jeżeli się nie znasz na pomocy, no to zabezpieczyć miejsce zdarzenia, czyli zrobić wszystko, żeby kolejne samochody, jeżeli mówimy o wypadkach, żeby nikt nie najechał na, na ciebie i na te osoby poszkodowane. Zadzwonić o służby, przeprowadzić wywiad z tą osobą, żeby jak na przykład wysiadają chłopaki, czy to z karetki, czy to z pogotowia, to powiedzieć, że tam jest mężczyzna lat 35, nie choruje na nic, albo choruje, albo jest brak kontaktu z nim. Po prostu przeprowadzić taki wstępny wywiad, bo to zawsze jest te parę sekund do przodu, nie? Jak zabezpieczyć rozbite auto przed przyjazdem służb? Odłączenie akumulatora, oznaczenie trójkątem. Tak, no to jest podstawa, jeżeli, no mówimy o zdarzeniu, że jesteś poszkodowanym, tak? Rozbiłeś samochód, ale tobie nic Albo nie kto? Jest. No, no na przykład. No. Albo ktoś tam jest, no to, no to jest odłączenie akumulatorów, to jest podstawa. Rozłożenie tego trójkąta ostrzegawczego, czy jak jest drugi samochód, to cofnięcie się do tyłu, tylko nie o te 50 metrów, bo słuchajcie, 50 metrów na autostradzie to jest nic, to jest moment. To trzeba naprawdę przejść te 500 metrów czy 300 metrów, włączyć drugi auto na awaryjnych. Bo auto, które nadjeżdża, ono nie widzi. tak? Ja też miałem kilka takich zdarzeń, że faktycznie na nas ktoś najechał. Nie bezpośrednio, ale na inne samochody, które brały udział w kolizji. Bo zanim dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, czy jak stawaliśmy, no to te auta z tyłu nie widziały, a ten mały trójkąt na trasie szybkiego ruchu, no to no tego nie widać. Kto jest bardziej pomocny w wypadkach: Straż Miejska czy policja? Zależy od Strażaka Miejskiego i zależy od policjanta. Od człowieka. Od człowieka. Chcę pomóc. Człowiek. Najważniejszy jest człowiek. Czy Policja ma większe uprawnienia, ale też policjanci się boją używać swoich uprawnień i to jest chore, nie? Dlaczego? Przepisy. Nieraz mieliśmy wiesz, sytuację, otwarcie mieszkań, jakiś wariat w domu rozpalił mieszkanie i. I na tych, na których trafiłem wtedy, no to nie powinienem nazywać ich policjantami, bo ich nie było, tak? Dobrze, że mieliśmy prądownicę i był taki... Mieliśmy takiego Himena na zmianie. Himen każdego położył. No i, i... Ale to też jest to, że wiedziałem, że go mam na wozie, nie? Bo jak nie miał Himena, miałbym problem. To znaczy położył chłopa. Tak, no. Nieraz się kładzie chłopa, nie? No ale to co, co ten... Co ten gość Chorzy psychicznie, no alkohol, nie? No wiesz, gościu se w bloku mieszka i sobie rozpala ognisko, no bo... Wiesz, ty sobie wyjdziesz na pole i zrobisz grilla, tak? No a on sobie ubzdurał, że sobie zrobi w budynku wielorodzinnym, tak? I to, to są częste sytuacje. no. Mówmy się, że pożary nie powstają same, tak? W większości przypadków to są z winy i ludzkie. No dobre, no to jakby nie, że tak. Himen był, ale no. była też policja, czy nie podle... Była policja. Nie, nie chcieli wejść, bali się. Tak. Bali się no, po bo go już z do nas startował, nie? Aha. Mieliśmy o straż pożarna jest od ratowania życia, lecz są przypadki, że zawsze się to udaje. Co w takim przypadku czują? Czy długo im to siedzi w głowie? To zależy od człowieka. Znowu jest takie ogólne odpowiedź. No. ale generalnie to nie jest tak, że ktoś przechodzi obojętnie. Każdy inaczej reaguje, tak? Jeden pójdzie z kumplami po służbie na piwo. Drugi przyjdzie do domu i się wyżyje na kobicie albo na dzieciach. Bo też są takie sytuacje. Czasami, trzeba, trzeba. Czasami, Czasami trzeba. trzeba. Czasami trzeba, nie? <grym> <grym> y jeden pójdzie na rower, trzeci pójdzie w, w, do innej pracy fizycznej i się zmęczy. Inni są też tacy, co czytają książki czy oglądają filmy. No, każdy musi sobie z tym radzić, ale głośno trzeba mówić, że jest gro ludzi, nad którymi nie ma opieki. I oni sobie z tym nie radzą. Czy zdarzyło się na służbie, że ktoś wam nawrzucał? No. Nie miłych słówek. Najgorszą sytuację, którą pamiętam, taką i powiem wam, bo mam trójkę dzieci. Mieliśmy otwarcie mieszkania patologia generalnie kobieta z konkubentem, trójka dzieci alkohol. No i tam była awantura sąsiedzi zadzwonili, otwieraliśmy mieszkanie. I pamiętam dziś, jak mały chłopak podszedł do mnie, może miał z 6 lat, kopnął mnie w buta i powiedział, że nie lubi strażaków. I to było bardzo smutne, pamiętam do tej pory, ale to tylko mi pokazało, ile jest w Polsce patologii. Bo straż notorycznie jeździ do otwarć mieszkań do tej całej patologii, no bo policja nie ma sprzętu tego według przepisów, o którym rozmawialiśmy na początku rozmowy, tak? Czyli straż musi przyjechać i tam używać tych rozpieraków kolumnowych. Czy innych narzędzi hydraulicznych. Natomiast to jest notoryczne, słuchaj, no to potrafiliśmy wyjść z jakiejś zdarzenia, a gościu do nas wie, że my stanęliśmy na, przed jego blokiem, bo on wchodzi z zakupami, tak? Albo że stoimy na miejscu dla inwalidów, albo że trasę blokujemy. No, no, przecież no my tam nie stoimy, bo lubimy. Taka jest praca, tak? albo że korek robimy. No dobra, no ale tak nieraz są te korki, pewnie sami jesteś, że, no i widzisz, że no, mogliby puścić gdzieś tam bokiem coś. A to nie? są chore przepisy, to są chore przepisy do momentu. Jeżeli ale to ma... on nie może na przykład zrobić, no, no mm. widzisz, że jest korek na 10 kilometrów, on to sobie zasypał jakimś trotem czy no. piaskiem, coś tam, no mogliby zrobić jakiś tunel, żeby puszczać tak. tych tak. ludzi. No tak. przecież to, to zależy od dowódcy. Przecież tam też siedzą dzieci. To zależy od dowódcy autach, danej tego. akcji, zależy od policji, Zależy od prokuratury. Jeżeli mamy wypadek śmiertelny, to oni sobie robią kreskę, 100 metrów i strefa zamknięta. Dopóki... No wczoraj ja jechałem gdzieś tutaj na, na Brzesko, były cztery yy, chyba bo jakiś tam tir w busa wjechał czy coś. No? No, to no to jest, jest zamknięta, czekają na prokuraturę, zdjęcia i tak dalej, to są całe procedury. Ale są na pewno zderzenia drogowe, które są kolizjami, jakieś rozlanie... Z, z, oleju silnikowego i można by ten temat zamknąć w parę minut, no ale procedura jest taka, że musisz to po prostu pospisywać, po później po każdej akcji, to o tym żeśmy nie mówili, wracamy do jednostek, my musimy pisać z tego raport, tak, notatki do systemu, to jest wysyłane do komendy wojewódzkiej, komendy wojewódzki do komendy głównej i tak dalej, czyli znowuż to, co wracamy do pochronu. Wszystko musi być ładnie na papier wpisane. Zdarzyło się takie... Czy miało takie miejsce, gdzie jechaliście na akcję i yy, no, ulica była zakorkowana i nie i, i dojechaliście? Często to było. Natomiast co wtedy był robiliście? Robiliście coś takiego, nie wiem, jak było gdzieś w tych filmach, że tam zbijaliście komuś szybę, węża przeciągaliście przez ten, czy przestawialiście auto siłą? Nie, nie, nie. Znaczy samochody kilka razy przesuwaliśmy, ale to były pod blokami na osiedla. Ale mamy te tego, są, znaczy mamy, no, są do tego urządzenia, że podsuwasz pod koła i przestawisz auto gdzie chcesz bez szkody żadnej Tomek, teraz to mogę powiedzieć, nieraz miałem ochotę się rozpędzić tym wozem bojowym i połowę tych aut pod blokiem przestawić tak, no bo stają no k**wa idioci, no wiedzą, że to tylko ludzie nie myślą no ale nie robi się tego, bo jeżeli ty nawet przy akcji ratowniczej obejrzesz komuś samochód to jest, to ty jesteś awantura. normalnie użytkownikiem nie chroni strażaka nic Kierowcy no, mają przekichane, co, czyli... jeżeli obedrze, to, to jest, chłopiec dostaje mandat. Kierowca tak, ze straży? Tak, na dostaje. Akcji? Tak, kierowca ze straży dostaje mandat na. Tak obedrze komuś. Tak. Tak. Więc to, to, są, to są kolejne przepisy. Znowu z drugiej strony, jakby je zupełnie otworzyć, no to pewnie by się też znalazła grupa strażaków, która by tak przejechała z rząd samochodów, nie zderzakiem do jakiegoś tam keraksa, czyli samochodu, który waży 20 ton. No to jest niebezpieczne też, to, no bo to, też by się to, to znaleźli. Znaleźliby się tacy, bo, wiesz? Miłość i No, miłośnicy, no yy, yy, na pewno. Ja miałem nieraz okazję, żeby komuś skopać auto, bo po prostu tak perfidnie stawał i, i tyle. I jeszcze w ogóle my dzwonimy, że musimy się rozstawić drabinom, że coś, a to jest chłopie afera, tak? Bo on, bo on gotuje albo nie wiem, pranie <laughs> robi, tak? I on ma zejść na dół, strażakom samochód przestawić. No kurwa, o co chodzi, nie? No. <laughs> No i chyba tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć tą naszą Wojtku rozmowę, no bo cóż więcej, no liczymy na to, że może ktoś pójdzie po rozum do głowy i zacznie coś na... Ja liczę na to, że ludzie zaczną ludzi szanować. Naprawdę, żeby nie byli takimi egoistami. Yy, I w straży, i, i w każdej instytucji, i w każdej firmie, i wtedy może będzie lepiej. A... a myślisz, jak postawimy na edukację od najmłodszych lat naszych dzieciaków, i zamiast na przykład. Nie wiem. Zamiast religii byłaby taka właśnie wiedza troszkę z ratownictwa, troszkę z żywienia. Znaczy, ja myślę, że jak się zagłębimy znowu w dokumentację, to ona jest. To przecież nasze dzieci są edukowane w każdym zakresie. A tak? że na chwilę, jak Tylko jest. Tylko, że to... w praktyce tego nie ma, tak? W praktyce to wiesz, to jest WF online, tak? Że puszcza pan kogoś i dzieci mają ćwiczyć, tak? Nie, ale pandemia już się skończyła. Przeglądasz wiadomości, panie? Wiadomości rzadziej, ale fakty częściej. O! Nie, wiem, no. nie, ale tak poważnie to jest edukacja, tak? Ludzie wynoszą z domu pewne rzeczy, a żeby nie powiedzieć wszystko, I albo ci ktoś ukształtuje, albo cię nie ukształtuje. To ile potrzebujemy? Jedno pokolenie czy dwa pokolenia, że to się zmieni? Trzy. Trzy. Masz taką też podobną fazę, że to będzie tak, że te nasze dzieciaki zaczną jeździć po świecie, uczyć się języków. Zobaczą, jak się gdzie indziej żyje, jak się mieszka, zjadą. Im więcej osób wyjedzie na zachód, chociaż na chwilę, to tym bardziej będą mieli takie otwarte oczy, otwarte umysły. Natomiast większość społeczeństwa tylko chce, żeby im coś dać. A nie chcą sami na siebie zarobić. Ja jeszcze powiem na koniec coś takiego: teraz prowadząc biznes i mając znajomości po innych, że tak powiem, osobach, które prowadzą biznes, że w Polsce nie ma bezrobocia. Nie ma bezrobocia. My mamy w tej chwili cztery wakaty w firmie i nie ma chętnych do pracy za bardzo dobre pieniądze. Na pewno lepsze niż straża, który zaczyna karierę w straży pożarnej, zawodowej. Nie ma ludzi chętnych do pracy. a Jak chce, no to on by pracował tak w sumie to tak od 8 do 15 to tak max, wszystkie weekendy wolne i. Jeszcze byś go doceniał i pochwalał. Tak, i jeszcze, żeby się. wiesz. I żebyś jeszcze... mu dał perspektywę, że po trzech miesiącach Natomiast zostanie menadżerem ci, co, albo terminą. pracę, mają pracę mm. i. Tylko, że niektórym się nie opłaca pracować, tak? Bo socjal, który powinien być w każdym kraju, nie powinien być tak stworzony, żeby części ludziom się nie opłacało pracować. No tak, jakby ktoś chciał zacząć pracę w fabryce Rowew, to w CV na stronie link jest pod filmem. Przypominamy o subskrypcjach, łapkach w górę. Dziękujemy za wizyty. Ja dziękuję, panie Wojtku. Przyjemnie cię było ponownie widzieć i porozmawiać. Następny razem widzimy się na trasie rowerowej. Tak. Kraków, Częstochowa. 9 lipca, Kraków, Częstochowa. Tak, jedziemy w maratonie. Jakby ktoś miał ochotę dołączyć, to Zapraszam. za zapraszamy. Dziękuję i ja dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Jakieś pytania masz do Strażaka? Nie, padło. Także, Ja, bo ja właśnie byłem zainteresowany tą e, pana, no wiem, Wojtek. Wojku, Twoją drogą, właśnie, jak to się <grym wszystko <grym zaczęło z <grym> tym sklepem rowerowym, bo tak <grym> mnie ciekawiła pod kątem takim biznesowym. To. Ja miałem, słuchajcie, mama mi kupiła później... No to może do mikrofonu, bo jak już ma się rozwinąć, Bo to czasami robimy takie poza, wiesz, tak? że to idzie też, nie? Ja miałem y, dwa rowery over the Topa i Girantengo. Mama mi je kupiła, dwa rowery rozwaliłem na Jurze. Więc mama mówi, no trzeba kupić mu porządny rower. Wychowywała je tylko sama, więc no, nie było jak gdyby, jakiejś dużej kasy. Kupiła ten rower na raty w kultowym wtedy sklepie w Częstochowie, ale pod jednym warunkiem, że będę przychodził tam się uczyć. Y, więc tak się zaczęła moja przygoda z rowerem. Ja trenowałem y, kolarstwo na początku górskie i chodziłem po szkole do. Sklepu rowerowego, na zapleczu skręcałem rowery, wyjmowałem z kartonów, układałem kartony, sprzątałem, później byłem na serwisie rowerowym, a później poszedłem na sklep rowerów. A później zaczynałem mieć dobry kontakt z klientami, z dostawcami i tak w miarę szybko jak gdyby awansowałem do importu i pracowałem w trzech firmach, które się zajmowały importem rowerowym. Miałem trzech szefów tyranów, yy, którzy mnie dużo nauczyli. Przede wszystkim tego, jak nie traktować ludzi. I stwierdziłem, mając 440 sklepów pod sobą w 2014 roku, w 2013 roku, że za rok otwieram swój sklep. Bo jeżeli oni potrafią, to ja też potrafię. Ale stworzę małą firmę, ale rodzinną firmę i każdy będzie przychodził z przyjemnością do pracy. Od początku jest ze mną Czarek i Mariusz. Nikt się u mnie nigdy nie zwolnił. Ewentualnie przyniosłem ludzi na stanowiskach za ich porozumieniem i wytłumaczeniem im dlaczego. W tej chwili jest nas ponad 40 osób. I fenomenem fabryki rowerów są ludzie. To, czego się nauczyłem, to, co im przekładam, ale każdemu powtarzam. Szan szanujcie ludzi. Szanujcie ludzi, kochajcie ludzi. Yy, to jest to, 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 co ja tyle razy powtarzam. Najtrudniejsze w życiu są proste rzeczy. Tylko trzeba je powtarzać codziennie. Amen.